No, witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Jesteśmy w następnym odcinku Przegląd kulturystycznej sceny YouTube. Jest to odcinek piąty, który nosi tytuł Słodkiewicz i kręgosłup moralny i morderczy trening piechowiaka, więc morderczy trening bestii. Zanim zacznę, możecie mi, mordeczki moje kochane, napisać, czy mnie dobrze słychać, czy mnie dobrze widać. To jest tutaj podstawą, a więc audio i wideo. Witam, witam. Przepyszna kawusia od żonki, oczywiście. Od prześlicznej żonki. Jakbyście troszeczkę ze mną współpracowali i napisali mi to, o co prosiłem, to bym był bardzo, ale to bardzo wdzięczny. Mordeczki moje kochane. Jest ok, bardzo dobrze, super. Z tego powodu też pytam, że jest niedziela, więc wiadomo, że godzina 18 może być dosyć busy na YouTube. Jest aktualnie prawie 200 osób, już jest 217, bardzo szybko to rośnie. Dzisiaj będę mówił o rzeczach, o których wcześniej jeszcze nie wspominałem. Aczkolwiek wiele osób, moich widzów, którzy śledzą mój kanał od bardzo dawna, śledzą moją osobę od bardzo dawna, prawdopodobnie zdają sobie z tego sprawę, co ja dzisiaj powiem. I prawdopodobnie też o tym wiedzą, co ja dzisiaj powiem. Dzisiaj poruszę jeszcze raz temat Radosława Słodkiewicza, który ma u mnie pseudonim od niedawna w sumie, HMB Abdzimnik, więc pan HMB Abdzimnik. Ponieważ HMB to było za mało, a więc dołożyliśmy Abdzimnik, o co sam w sumie prosił, bo przecież ja sam sobie tego nie wymyśliłem, on o to prosił. I dzisiaj powiem, odniosę się do niego, do jego najnowszych Instastory, w których on się odnosi do mojej osoby. Ostatnio przedstawiłem Wam fakty, zresztą zawsze tutaj przedstawiam fakty, to nie są żadne pomówienia, tylko fakty. I przecież jeżeli ktoś uważa, że coś jest nie tak, że kogoś tutaj pomawiam, to może wystąpić na drogę sądową i nie ma żadnego problemu, żeby to rozwiązać, tak? Ja kiedyś wystąpiłem na drogę sądową, o czym w tym materiale też później wspomnę, bo będzie nam to potrzebne, tak? Witam, witam wszystkich, jeszcze raz się przywitam. Witam serdecznie. 330 osób w tej chwili mnie ogląda. Przejdziemy może tak, żeby bez przedłużania, bo dzisiaj mamy dwa tematy. Jeden taki bardziej poważniejszy, drugi taki bardzo śmieszny. Ja nie wiem, czy ja ten drugi wytrzymam, bo naprawdę jest bardzo, bardzo śmieszny ten drugi temat. Ale zresztą Piotr Piechowiak, wam powiem, że ja go polubiłem. Ja go polubiłem z tego powodu, że on bawi, no cieszy jego osoba. Jak ja odpalam i go widzę, to po prostu mnie cieszy. No, cieszy. Nie, no, śmieszy też, ale on jest taki, można powiedzieć, że jeżeli bym nazwał go, on jest taki nieszkodliwy śmieszek. O, może w ten sposób. Aczkolwiek potrafił też mnie wyzywać, ubliżać, ale nie zwróciłem uwagi, żeby gdzieś tam naruszał dobra osobiste mojej rodziny, mojej córki czy mojej żony. Nie zwróciłem na to uwagi. Ale inaczej sprawa ma się, jeżeli mówimy o Radosławie Słodkiewiczu. Ja tutaj Wam przedstawię kilka faktów, których wcześniej nie ujawniałem. Pokażemy, jaki to jest człowiek Radosław Słodkiewicz, ponieważ on na Instastory wspomniał o kręgosłupie moralnym. I to słowo mi bardzo się spodobało. Ja pomyślałem, że pokażę, jaki kręgosłup moralny ma Radosław Słodkiewicz. Zresztą my już wiemy, jaki kręgosłup moralny ma Radosław Słodkiewicz. Po tym, jak reklamował booster testosteronu, jego kolegom podnosiło testosteron kilkusetkrotnie, po tym, jak reklamował Abdzimnik, HMB i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No my już wiemy. Ale żeby go troszeczkę uspokoić w tych jego zapędach na Instastory, no jeszcze nie wspomniałem o rasizmie, tak? Z którego on próbuje teraz się wyśliznąć. Powiem wam, że on próbuje się wyśliznąć z rasizmu, który użył w stosunku do mnie, a więc słowa rasistowskie. Próbuję się z tego wyśliznąć, ale podejrzewam, że podpowiada mu ktoś, kto jest o takiej samej inteligencji jak on. Podejrzewam, że to nie może być nikt bardziej inteligentny niż on, bo naprawdę wyszły z tego bardzo duże bzdury. No i gościu wygląda, jakby zapominał, jakby miał rybią pamięć, a więc zapomina to, co mówił wczoraj. Na takiej zasadzie to wygląda. Ja wiem, że środki dopingujące zrobiły spustoszenie w mózgu i że jest tam spore odwapnienie, ale że aż tak, żeby on zapominał to, co mówił wcześniej, czy gdzieś to, co wypisywał wcześniej. A więc uwaga, zaczynamy.
Nie wiem, czy pamiętacie, widzowie, współpracujcie ze mną, bo to jest materiał, tu sobie odpalę, poczekajcie, mordeczki moje kochane, ja tu sobie odpalę na telefonie. I jakbyście ze mną współpracowali, to ja naprawdę bym był bardzo, bardzo zadowolony. Żebyście odpowiadali po prostu i fajnie mi się będzie prowadzić ten materiał, tak? Zresztą 417 osób obserwuje i fajnie, gdybyście współpracowali. Napiszcie, czy będziecie współpracować, bo to mnie interesuje. Jak będziecie współpracować, to lecimy. Lecimy z tematem. Okej, a więc będziecie współpracować. Podoba mi się to. Nie wiem, czy pamiętacie ten oto materiał. Czy widzicie ten materiał i czy dobrze pamiętacie ten materiał? 128 tysięcy wyświetleń, ponad 128 tysięcy wyświetleń, 6 sierpnia 2016 rok. Pamiętacie ten materiał? To jest materiał, na którym ja pierwszy raz ujawniłem kłamstwo Radosława Słodkiewicza, kiedy to jego zdaniem przybrał 16 kilogramów masy mięśni w ciągu 3 tygodni, tak? Czystych mięśni w przeciągu 3 tygodni. Jeżeli pamiętacie ten materiał, to zapamiętajcie też datę, bo ta data jest bardzo istotna i teraz możecie też bardzo szybko i sprawnie stwierdzić, od kiedy ja w sumie już wyjaśniam te kłamstwa kulturystyczne. Oczywiście ta moja geneza tego kanału i to wszystko, od czego ten kanał się rozpoczął, zaczęło się dużo, dużo wcześniej, tak? Ale tutaj mam akurat datę 6 sierpnia 2016 i proszę, żeby zapamiętać tą datę. I Radosław Słodkiewicz ostatnio nam mówił w materiale SFD, pamiętacie tę odpowiedź do hejterów, że go to w ogóle nie rusza, że go to śmieszy. Radosław Słodkiewicz powiedział, że go to śmieszy, to HMB i to, jak widzowie mówią o tym HMB. A kiedy ja ten materiał zrobiłem, kiedy ten materiał wyemitowałem, w sumie z dwóch odcinków się składał ten materiał, część pierwsza, a więc dwie części miał ten materiał, część pierwsza i część druga jest tutaj, można sobie zobaczyć, o widać 5 lat temu. A więc kiedy pierwszy raz ten materiał wyemitowałem, to odezwał się do mnie Radosław Słodkiewicz. I jak myślicie, napisał, że go to śmieszy? Co myślicie, co napisał Radosław Słodkiewicz? Czy go to śmieszy? Czy może denerwuje? Może go bawi? Co napisał? Że go to irytuje? Co mógł do mnie napisać? Jak myślicie? Co mógł do mnie napisać Radosław Słodkiewicz po tym materiale? Biorąc pod uwagę to, co mówił na kanale SFD. Pewnie ci naubliżał. Powiem szczerze, że ja do niego napisałem troszeczkę wcześniej. On do mnie napisał chyba dwie wiadomości później, więc ja do niego wysłałem wiadomości i on do mnie później wysłał wiadomości po tym materiale. Ja do niego napisałem wiadomości, żeby przestał namawiać do pomówień na temat mojej rodziny. Żeby przestał namawiać do naruszania dóbr osobistych mojej rodziny. Dokładnie to do niego napisałem, żeby przestał namawiać kogoś. Bo jego znajomi, wcześniej o tym nie mówiłem, mam oczywiście to wszystko pozapisywane, jego dobrzy znajomi pisali do mnie, że Radosław Słodkiewicz namawia do ataków na mnie, na moją żonę i na moją córkę. A więc zaczęło się to w roku 2016. Radosław Słodkiewicz namawiał do naruszania dóbr osobistych mojej rodziny. Powiem Wam zaraz, jakie to były dobra osobiste. Do tego przejdziemy. Ale na samym początku, może zanim do tego przejdziemy, zobaczymy, co Radosław Słodkiewicz tutaj do mnie mówił na Instastory, a później zobaczymy, co Radosław Słodkiewicz do mnie napisał, żeby zbudować tak napięcie tego materiału. Radosław Słodkiewicz też ogląda, więc go to napięcie zainteresuje. On pewnie teraz już jest na Facebooku i stara się usunąć te wszystkie wiadomości. Radosławie, nie rób tego, bo ja to zapisałem. Nie rób tego, możesz tylko oglądać. Tylko oglądaj i przyglądaj się temu, co ja tutaj powiem i później możesz tylko przeprosić, co najwyżej, bo to jedynie Ci pozostanie. A więc tak, zobaczymy, co Radosław Słodkiewicz do mnie tutaj mówił na Instastory. Po materiale, w którym ja powiedziałem, że w sposób rasistowski nazwał mnie brudasem, bo tak było ze względu na mój kolor skóry, co wszyscy widzieliśmy. Pierwszy materiał.
Za miesiąc w Anglii odbędą się zawody i targi Arnold Schwarzenegger Classic, na których zamierzam być, więc jeżeli też się wybieracie, to szukajcie mnie tam, na pewno pogadamy, może umówimy się na jakiś trening. No natomiast jeżeli wybiera się tam największy z największych, najlepszy z najlepszych, kozaków i chciałby pogadać na przykład o HMB albo innych bzdurach, no to oczywiście zapraszam, będę tam i będę na ciebie czekał. Pamiętaj tylko, żeby zabrać z sobą jakąś broń podręczną, jakiegoś mopa, by ci zabrakło argumentów, więc do zobaczenia w Anglii. Więc widzicie, że po tym materiale, kiedy Radosław Słodkiewicz nazwał mnie brudasem, ja powiedziałem, że to było w sposób rasistowski, on już mnie nazywa największy z największych i najlepszy z najlepszych. Dlaczego już zmienił ton? Z tego powodu, że ktoś mu powiedział, Radosławie, nie możesz mówić na kogoś, że ktoś jest brudasem ze względu na jego kolor skóry. Prawdopodobnie powiedział mu to właściciel firmy SFD. Pewnie sam Radosław Słodkiewicz by na to nie wpadł. Na pewno by na to sam nie wpadł. Ktoś mu to podpowiedział, że po prostu nie może tak robić, nie może tak mówić. No i tutaj mi proponuje spotkanie na targach. Dlaczego na targach, a nie sam na sam? Pewnie zapytacie. Z tego powodu prawdopodobnie chce mi coś sprzedać. Może chce mi sprzedać abdzimnik, może mi chce sprzedać HMB, może mi chce sprzedać booster testosteronu. Coś chce mi na pewno sprzedać, bo na targach chce się spotkać wśród ludzi i mówi, że mi zabraknie argumentów. Ja powiem tak, argumentów mi już chyba zabraknie, bo ja już sporo argumentów przedstawiłem i może mi już zabraknąć argumentów. Ty natomiast, Radosławie, przedstawiłeś tylko dwa argumenty, a więc nazwałeś mnie brudasem i powiedziałeś, że to HMB jest dla ciebie śmieszne. A więc że to, że my mówimy o HMB, to jest dla ciebie śmieszne. W sumie jeszcze tam jakieś były argumenty inne, zaraz przedstawię, gdzie próbujesz naruszać dobra osobiste dalej mojej rodziny i mało tego, próbujesz pomawiać, próbujesz mówić nieprawdę na temat mojej żony na przykład, co jest obrzydliwe, bo to jest na takiej zasadzie, że ty nie możesz uderzyć mnie, bo nie masz jak. Nie masz jak, bo ty nie masz żadnych argumentów. Jeżeli ty uważasz, że ty masz jakieś argumenty, to spotkaj się ze mną sam na sam. Jak będziesz 10 mil od mojego domu, zadzwoń do mnie, Michał Karmowski ma do mnie numer, albo ja ci wyślę, jak chcesz. Zadzwoń do mnie i powiedz, Patryk, jestem. Tutaj sam. Przyjedź. Włącz live'a i przedstawimy swoje argumenty sam na sam. I zobaczymy, komu zabraknie argumentów. Czy mi zabraknie argumentów, czy tobie zabraknie argumentów. Nie na targach. Ja nie będę nic od ciebie kupował. Ja nie będę robił zakupów od ciebie. HMB, abdzimnika, między ludźmi. Spotkajmy się sam na sam. Więc jak będziesz 10 mil od mojego domu, to daj mi znać, że jesteś sam, tu i tu, na przykład na stacji benzynowej, gdziekolwiek, i ja tam podjadę. I ty włączysz sobie live'a. Żeby nie było tak, że ja nie podjechałem. Ja tam przyjadę do ciebie. I przedstawimy swoje argumenty sam na sam. I wtedy zobaczymy, jakie ty będziesz argumenty potrzebował. Ja może nie będę potrzebował mopa, bo wiecie, dlaczego Radosław Słodkiewicz odnosi się do tego mopa? Powiem wam, dlaczego Radosław Słodkiewicz odnosi się do tego mopa. Ponieważ Radosław Słodkiewicz nie ma szacunku do osób, które sprzątają. Więc do osób, które wykonują na przykład pracę sprzątacza. Aczkolwiek ja nigdy sprzątaczem nie byłem. Ale kiedyś ktoś mi zrobił zdjęcie, jak w fabryce po sobie sprzątałem. Tak, po sobie sprzątałem. I ktoś mi zrobił takie zdjęcie. I Radosława Słodkiewicza to śmieszy, że ktoś mi zrobił zdjęcie z mopem w ręku. Radosławie, ja wiem, że ty nigdy po sobie nie sprzątałeś, że ty nigdy mopa w ręku nie miałeś. Jak ktoś ci spadnie na ziemię, to zostawisz. Nie używasz mopa. Spadnie coś na ziemię, to z kuchni wychodzisz. Nie wiem, może żona po tobie sprząta? Jeżeli masz żonę, to może po tobie sprząta? No jeżeli śmiejesz się z kogoś, kto sprzątał, prawda, byłeś kiedyś w fabryce SFD? Widziałeś, jak tam sprzątali? Czy też tam, jak coś komuś spadnie, to nie posprząta? Jak ktoś rozleje wodę, to czeka na sprzątacza, czy sam sprząta? Może tam syf jest i nie widziałeś, żeby ktoś tam sprzątał. No to ja ci powiem. W fabrykach z reguły jest tak, że jak rozlejesz wodę albo nabrudzisz, to po sobie sprzątasz. To musisz po sobie posprzątać, tak? I to nie jest nic śmiesznego, że ktoś sprząta mopem, Radosławie. To jest taka praca jak każda inna i ja mam szacunek do takich osób, które sprzątają. Moja koleżanka w pracy była sprzątaczką. Ja mam do niej ogromny szacunek. Po dziś dzień tam pisze gdzieś do mnie na Facebooku. A więc to, że ty się śmiejesz z ludzi, którzy sprzątają, to jest
twój następny duży minus, a więc to jest, można powiedzieć, że taki brak szacunku do ludzi, którzy wykonują daną pracę. Teraz następna kwestia, do której chciałbym się odnieść, to zaraz wam pokażę, a więc tym to mamy opanowane. Jeżeli ktoś ma ochotę, to proszę podesłać Radosławowi, aczkolwiek myślę, że on to ogląda. Jeżeli Radosław chce się ze mną spotkać, ja jestem jak najbardziej za. Swój numer telefonu mogę podać mu, przesłać w tym momencie. Na następnym live, jeżeli chcecie, to na następnym live wejdę i prześlę mu swój numer telefonu. Mój numer telefonu też może wziąć od Michała Karmowskiego. Pozwalam, Michał, żebyś dał Radosławowi mój numer telefonu. I jak będzie 10 mil od mojego domu, to niech zadzwoni, że już jest i ja podjadę. I ja szybciutko podjadę. Sam na sam wymienimy argumenty. Możesz wynająć samochód, Radosławie. Możesz poprosić kolegę, żeby cię podwiózł i później sobie pojechał. Ja tam będę sam i ty tam też będziesz sam. I wymienimy swoje argumenty. I zobaczymy, komu się skończą te argumenty. Komu bardzo szybciutko się argumenty skończą. Ale przejdziemy do następnej kwestii. I tutaj ja poruszę bardzo, bardzo istotną sprawę, co was też bardzo zainteresuje. Uwaga. Założę sobie słuchaweczki. Uwaga. Natomiast padalcy. To i uwaga, bo to jest bardzo istotny materiał, do którego ja się będę odnosił bardzo, bardzo, można powiedzieć, poważnie. I przed tym, zanim już za czym rozśmieszy nas Piotr Piechowiak, to troszeczkę powagi. A więc słuchamy, co ten człowiek mówi tutaj. Wyraźnie słuchamy. Chociażby na... Obiło mi się uszy, że zostałem posądzony o rasizm. Widzicie? To już jest snap po tym, kiedy nazywał mnie największy z największych i najlepszy z najlepszych. A więc ktoś mu powiedział, Radosławie, to, że ty zmieniłeś swój ton do niego, to tobie nie pomaga, bo ludzie dalej piszą, że ty jesteś rasistą. Musisz wymyślić coś innego. Powiedz po prostu, że nazwałeś go brudasem, bo on się nie myje. No przecież to było najłatwiejsze, prawda? No i Radosław powtarza, Katarynka, słuchajmy. Ja zaraz odniosę się do tego. Słuchajmy, jak Radosław Słodkiewicz chce wybrnąć za wszelką cenę z tego, że jest rasistą, że powiedział, że ja jestem brudasem ze względu na mój kolor skóry. No, bardzo często jestem nazywany pastowanym, brudasem i tak dalej, Rumunem, już wam mówiłem. Ale słuchajmy. Tylko dlatego, że... Tak, on wyszedł, ktoś tu pisze, że on jest pijany. Możliwe, wyszedł w nocy, widać, że jest bardzo, bardzo zdenerwowany. w nocy chodzi gdzieś po mieście. Jest bardzo, bardzo zbulwersowany. Słuchajmy. Zwałem nie myjącego się... Jeszcze raz, żeby wszyscy dobrze usłyszeli. O rasizm, tylko dlatego, że nazwałem nie myjącego się śmierdzi ala brudasem. A o tym akurat, że się nie myje i śmierdzi, chociażby na siłowni, wiem z wiarygodnych źródeł. Wiem też innych ciekawych. Widzicie, on wie, ja mu odpowiem tak jak na Instagramie. Radosławie, ja wiem, jaka jest geneza tych wiarygodnych źródeł, które ty wiesz, że ja jestem brudasem i że ja śmierdzę i się nie myję. Ja wiem, jaka jest geneza i ja już tą genezę mówiłem na Instagramie. Kiedyś Radosław Słodkiewicz spał u mnie w nogach w łóżku i ja puściłem bąka. Bąk poszedł pod kołdrą, wbił się w nozdrza Radosława Słodkiewicza, było w co się wbijać. I Radosław Słodkiewicz powiedział, Patryk, jak śmierdzi, ty jesteś brudasem, ty się nie myjesz. No i taka jest geneza i to jest to wiarygodne źródło. To jest wiarygodne źródło, które Radosław Słodkiewicz tak nazywa. No wiarygodne źródło, wiem, że on się nie myje, śmierdzi na siłowni, no super, że to wiesz i to jest to wiarygodne źródło, no. Kto ci, Radosławie, kto ci wymyśla te rzeczy, które ty mówisz na Instastory. Ja ci powiedziałem, bez promptera ty nie powinieneś się z domu ruszać. Ty musisz mieć napisane, co ty masz mówić. A jak ktoś ci coś powie, to ty tego nie spamiętasz, bo prawdopodobnie osoba ta, która ci to podpowiedziała ci całkowicie co innego. A ty przełożyłeś to na swoje i widzisz, co wyszło. Same głupoty, no. Słuchajcie, jak on chce z tego wybrnąć, z tego rasizmu. Słuchajcie, dalej słuchamy. To będzie najistotniejsze. Tak, on ma kolegów na mojej siłowni, którzy chodzą i mnie wąchają. I mówią, że ja się nie myję. I to są wiarygodne źródła.
Nie, tak naprawdę wiarygodne źródło to już wam powiedziałem. Ja puściłem bąka pod kołdrą, on spał w nogach, poczuł i powiedział: Patryk, ty się nie myjesz. Lecimy dalej. To będzie najistotniejsze. To będzie najistotniejsze i uwaga, pokażę wam, jaki ten człowiek ma kręgosłup moralny. Słuchajcie, coś wam udowodnię. Tych rzeczy sporo, jak chociażby historie na wydmach. Słuchajcie jeszcze raz. Nie wiem, z wiarygodnych źródeł. Wiem też innych ciekawych rzeczy sporo, jak chociażby historie na wydmach, o szukaniu obrączki i o innym bałaganie. Więc możemy sobie o tym porozmawiać. Tutaj w tym momencie Radosław Słodkiewicz pomawia moją żonę. Nie wiem, czy wiecie, moi stali widzowie to wiedzą, że ja kiedyś założyłem sprawę za naruszanie dóbr osobistych i za pomawianie mojej rodziny, między innymi mojej żony i mojej córki. Tą sprawę wygrałem. Wynik przeprosin dwóch osób, które były oskarżone, można zobaczyć na internecie. Ja w każdej chwili też mogę przedstawić, aczkolwiek każdemu mogę podać link do tego materiału, gdzie jest to wszystko wyjaśnione. I ktoś kiedyś pomówił, że moja żona zdradziła mnie po ślubie. Co zostało bardzo szybko w sądzie wyjaśnione. Ta kobieta zapłaciła nam 2000 zł zadośćuczynienia i przeprosiła za wszystko i napisała, że to było nieprawda, że po prostu zrobiła to tam ze złości, czy tam jakieś miała inne pobudki. Ale dobrze. Radosław Słodkiewicz dalej to rusza ten temat. Dlaczego on ten temat rusza? Już wam powiedziałem. Ponieważ on nie może uderzyć mnie. To jest taki człowiek, który ma taki kręgosłup moralny, że on nie uderzy mnie, bo nie wie jak, bo się boi. A więc musi uderzyć albo moją żonę, albo moją córkę. Zaraz wam powiem, dlaczego moją córkę. Więc musi uderzyć kogoś z mojej rodziny, z moich najbliższych. Z tego powodu, że tak, on mnie zaprasza na targi między ludźmi. Z tego powodu, że on się boi. On musi mnie zaprosić między ludźmi. On mnie nie zaprosi: Patryk, podjedź tu na stację benzynową o 12 w nocy. Ja będę sam. On tego nie powie. On nie powie: Patryk, podjedź tu na serwis przy autostradzie. Będę 10 mil od twojego domu. Podjedź, będę sam. Wyjaśnimy sobie wszystko. On tego nie powie, bo on się boi. On powie: Patryk, przyjedź na targi, bo wie, że tam jest dużo ludzi. Wie, że nie może mi nic zrobić i zaczyna atakować moją rodzinę. Ten człowiek ma taki kręgosłup moralny i w tym momencie on próbuje mnie straszyć, że on powie coś, co jest nieprawdą, a więc, że on pomówi moją żonę, że on pomówi moją córkę w ten sposób. A zaraz wam powiem, dojdę do tego, jeżeli tutaj mówimy o mojej córce. Ale przesłuchajmy jeszcze troszeczkę. Przesłuchajmy troszeczkę, żebyśmy wiedzieli o kręgosłupie moralnym. O kręgosłupie moralnym, bo to jest bardzo istotne. I proszę, żebyście ten materiał rozpowszechniali. Moi widzowie, kochani, jeżeli podoba wam się ta seria, to proszę was, żebyście ten materiał rozpowszechniali, żeby dotarł do wielu ludzi, żeby zobaczyli, jakim człowiekiem jest Radosław Słodkiewicz. Ja zaraz przedstawię też pewne fakty. Słuchajcie dalej. Co do mojego stosunku do ludzi, to myślę, że jestem bardzo pozytywnie nastawioną osobą do wszystkich, niezależnie od koloru skóry czy wyznania. Ja po prostu lubię ludzi. Nie cierpię natomiast padalców bez kręgosłupa moralnego i bez zasad. I debili. I takich trzeba tępić, uważam. Widzowie, teraz ze mną współpracujcie. Czy uważacie, po tym, co ja pokazałem na temat Radosława Słodkiewicza, po tym, jak sprzedawał HMB, po tym, jak reklamował booster testosteronu, po tym, jak kłamał na temat tego, że jego koledzy byli w labie i podnosił booster testosteronu kilkusetkrotnie testosteron, po tym, jak sprzedawał abdzimnik, po tym, jak no, po prostu reklamował to, za co oni mu zapłacili, nie interesowało go to, czy to działa, tylko po prostu oszukiwał swoich widzów, swoich fanów, ludzi, którzy mu ufali. Czy uważacie, że Radosław Słodkiewicz ma kręgosłup moralny? Odpowiedzcie mi tutaj. Czy uważacie, że Radosław Słodkiewicz ma kręgosłup moralny? Po tym, co on robił, co ja już udowodniłem na moim kanale, a ja zaraz wam przedstawię jeszcze mocniejsze fakty. Czy uważacie, że Radosław Słodkiewicz ma kręgosłup moralny? Nie ma. Wszyscy jednoznacznie, Radosławie, piszą, że ty nie masz kręgosłupa moralnego. I to nie piszą dzieci, tylko to piszą widzowie, którzy mogę ci przedstawić na moim kanale, ile mają lat. Jaka jest średnia wieku widzów mojego kanału. Więc wszyscy piszą, że ty nie masz kręgosłupa moralnego.
po tym, co ja przedstawiłem na swoim kanale. A teraz przedstawię coś jeszcze. Ja napisałem do Radosława Słodkiewicza te słowa. Zwróćcie uwagę. Widzowie, wybaczcie mi, że tutaj zakryłem no, ludzi, którzy do mnie pisali, żeby ich nie narażać. Myślę, że to zrozumiecie. Zakryłem tutaj osoby, które do mnie pisały, imiona i nazwiska, żeby ich nie narażać, a pokażę wam wiadomość. Wtedy już koledzy Radosława Słodkiewicza, pseudo koledzy Radosława Słodkiewicza, pisali mi licznie wiadomości ze swoich prawdziwych kont, że Radosław Słodkiewicz namawia wtedy jeszcze człowieka o imieniu Przemysław, żeby pomawiał moją rodzinę. Dlatego, że ja mówiłem o HMB. I zwróćcie uwagę. Wiesz, że jak to ty namawiasz tego pijanego czubka do nagrywania na mnie pomówień, to odpowiesz za to finansowo. Siedzi w koszulce od ciebie, to moje słowa, i pomawia mnie i moją żonę. To się może odbić rykoszetem. Ciekawe, że tacy goście zdają u ciebie kurs, bo ten człowiek, który mnie pomawiał, zdawał u Radosława Słodkiewicza kurs na trenera personalnego. Miał na imię Przemysław. To najpierw się zajmę Siwiaczkiem, bo on miał na imię Przemysław Siwek, a następnie opowiem, gdzie tacy ludzie robią papiera. Więc ja powiedziałem, żeby Radosław Słodkiewicz nie namawiał i dałem mu jasno sygnał, że ja wiem, że on namawia do pomawiania mojej rodziny. Zwróćcie uwagę, co Radosław Słodkiewicz mi odpisał. Człowiek, który mówi, że się nie interesuje, że go śmieszy HMB. Go wszystko śmieszy. Śmieszy go, jak my mówimy o tym HMB, go to po prostu, no te pytania aż go irytują, to jest tak śmieszne. Przeczytajmy, co Radosław Słodkiewicz do mnie napisał. Usuń filmy obrażające moją osobę. Każdy taki film czy wpis godzi w moje dobre imię jako osoby publicznej. A ty dodatkowo czerpiesz korzyści finansowe z obrażania ludzi, co również ma znaczenie. Filmy już zgrałem, a jutro idę po poradę prawną. Oczywiście pozew będzie zbiorowy, bo wielu chce się przyłączyć. Myślę, że Hajtek też się przyłączy. Pozdrawiam. To są słowa Radosława Słodkiewicza. Ja wam tutaj dalej odtworzę ten materiał, żeby widać, że ja tego sam nie pisałem, że wchodzę na profil Radosława Słodkiewicza. To jest człowiek, który straszył mnie na samym początku sądem. Ja mu odpisałem, to jedziemy do sądu, czekam, to twoje słowa przytoczyłem. On chciał mnie pozwać za to, że okradał swoich widzów, reklamując suplementy, które nie działają. Czy wy sobie to wyobrażacie? To jest człowiek, który mówi, że ma kręgosłup moralny. Ale to nie jest wszystko. Zaraz wam powiem, co później się stało. To nie jest wszystko. Tutaj wchodzę i widzicie, że... to jest profil Radosława Słodkiewicza. Tylko jak powiedziałem, zakryłem tutaj osoby, które do mnie pisały, tak? Także Radosławie, wiem, że to oglądasz, nie musisz już kasować, tych wiadomości, już wszystko jest, zapisane. Ale tak, żeby tego było mało. Nie wiem, czy wszyscy to wiedzą, prawdopodobnie większość moich widzów, że ja adoptowałem córkę. Nigdy o tym nie mówiłem. Zawsze mówiłem, że jest to moja córka. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że to była adopcja pełna, adopcja całkowita, która w Polsce prawem objęta jest tajemnicą adopcji. A więc adoptowałem dziecko, które było bardzo malutkie i to była sprawa między mną, między moją żoną, a między moją córką. To była tylko sprawa między nami, tak? Najbardziej to była sprawa między mną, a moją córką. A więc to była taka tajemnica adopcji, która dotyczyła tylko i wyłącznie mnie, mojej córki, no i oczywiście mojej żony. I powiem wam szczerze, że ja zawsze, obojętnie czy adopcji bym dokonał ja, czy adopcji by dokonał kto inny, to zawsze uważam osobę, która kogoś adoptuje, za osobę szlachetną. Ja nigdy nie uważałem, że to jest jakiś wstyd, czy coś w tym rodzaju. Zawsze uważałem, że to jest czyn szlachetny. Że taka osoba, nawet bym powiedział, że taka osoba może być bohaterem, tak? Ale Radosław Słodkiewicz, który w roku 2016 zaczął namawiać Przemysława Siwka do
naruszenie dóbr osobistych, do naruszania dóbr osobistych mojej rodziny. Wiele osób też innych do tego namawiało, nie tylko Radosław Sotkiewicz, ale on był tam głównym prowodyrem. Kiedy była sprawa sądowa, bo ja oczywiście udałem się do sądu za naruszanie dóbr osobistych, a więc za zdradzenie adopcji pełnej, całkowitej, a więc adopcji, która jest objęta tajemnicą. Tak, przy takiej adopcji, dlaczego o tym mówię? Chcę być z wami szczery, córka jest teraz dorosła, ona się zgadza, żeby o tym mówić, nie ma żadnego problemu. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym z tego powodu, żeby wam pokazać, jaką oni krzywdę wyrządzali mojej córce. Nie mi, ale mojej córce. Bo oni, łącznie z Radosławem Słodkiewiczem, zauważyli, żeby uderzać moją rodzinę. Oni nie chcieli uderzać we mnie, bo ja zdradzałem suplementy, które nie działają i te fałszywe reklamy, ten brak kręgosłupa moralnego, o którym mówi Radosław Słodkiewicz. I oni zdecydowali, że te pieniądze za suplementy, te straty finansowe, które ponoszą, są tak duże, że trzeba atakować moją rodzinę. Że nie można atakować mnie, bo ja się z nich naśmiewam, mi to nic nie robi. To zaczęli atakować moją córkę, przy tym zdradzać adopcję pełną, całkowitą, która jest, tak jak powiedziałem, w Polsce objęta tajemnicą. Ja też nie mogłem o tym mówić. Dlatego ja cały czas mówiłem, że to jest moja córka i to była prawdą. I to było prawdą i to jest prawdą. Z tego powodu, że przy adopcji pełnej, całkowitej jest sporządzony nowy akt urodzenia. I na akcie urodzenia, który ja mogę też oczywiście przedstawić, to nie jest żaden problem, widnieje moje imię i nazwisko i nazwisko, imię i nazwisko mojej żony, imię i nazwisko mojej córki. A więc wszystkie nazwiska, no a więc moja córka ma moje nazwisko, tak? Co jest logiczne, tak samo jak i moja żona. A więc moja córka, kiedy Radosław Słodkiewicz namawiał Przemysława Siwka, który w sądzie zeznał, bo oczywiście odbyła się sprawa sądowa, tak jak powiedziałem, ja tą sprawę wygrałem z żoną. Z żoną wygraliśmy przeciwko Przemysławowi Siwkowi Krystynie Wilk, która też uczestniczyła w tym procederze. Oni oczywiście przeprosili. Przemysław Siwek zeznał, że nie ma żadnych, no, że nie ma nic, że nawet swoich skarpet nie ma i nie zapłacił mi żadnego zadośćuczynienia, ale kobieta zapłaciła mi 2000 zł, za co ja te pieniążki oddałem mojej córce. Ale do czego dążę? Dlaczego o tym mówię? Moja córka niekiedy płakała po nocach. Z tego powodu, że moja córka nie chciała, żeby ktoś o tym mówił. Wiecie, jak ktoś jest w wieku szkolnym, ktoś chodzi do szkoły, to nie chce, żeby ktoś o tym mówił. I skąd wiem, że teraz już na 100% i wtedy już wiedziałem na 100%, że to Radosław Słodkiewicz namawiał. Ponieważ Przemysław Siwek w sądzie zeznał, że Radosław Słodkiewicz namawiał go do tego, żeby naruszał moje dobra osobiste. Ja nie mogę wam przedstawić papierów z sądu, już wam mówię dlaczego. Ponieważ sprawa na prośbę moją i mojej żony została wyłączona z jawności. Dlaczego sprawa została wyłączona z jawności? Co jest proste, ponieważ dotyczyła osoby nieletniej, a więc mojej córki i dotyczyła bardzo, można powiedzieć, takiego delikatnej sprawy, którą jest adopcja pełna, całkowita. A jak bardzo jest strzeżona ta adopcja w Polsce? Zresztą możecie wejść sobie w Google i wpisać adopcja pełna, całkowita i możecie zobaczyć, na czym to polega. Więc jest to adopcja, przy której sporządza się nowy akt urodzenia i rodzina, która wcześniej miała być rodziną, no przestaje istnieć w dokumentach. A jak bardzo jest to poważne, to kiedyś byłem z córką wyrobić paszport. Byłem ja, żona i córka. I chcieliśmy wyrobić paszport tymczasowy. I wyobraźcie sobie, że tam ten pracownik urzędu kazał wyjść mojej żonie i kazał wyjść mojej córce z pokoju. Powiedział, czy możecie opuścić pokój, żeby został tylko pan Patryk. Ja nie wiedziałem, o co chodzi. Ten urzędnik otworzył komputer, pokazał mi ekran i powiedział, tu chyba są jakieś niezgodne dane, które powinny zostać usunięte. Czy pan adoptował dziecko? Ja powiedziałem, że tak. On powiedział, to ja już to usuwam. Bardzo przepraszam, że takie coś nastąpiło. I oczywiście tamte dane wszystkie, które były gdzieś tam pozostałe, to zostały usunięte. Ale już wam powiedziałem, dlaczego ja o tym mówię. Z tego powodu, żeby wam pokazać, jakim człowiekiem jest Radosław Słodkiewicz. Jaki on ma kręgosłup moralny. A więc on jawnie namawiał kogoś do pomawiania mojej rodziny, mojej żony i do naruszania dóbr osobistych mojej córki. Więc on do tego namawiał. I to zeznał Przemysław Siwek w sądzie.
że on to robił, Radosław Słodkiewicz. To jest człowiek, który teraz próbował jeszcze raz to zrobić. On mnie tym straszy. On mnie tym próbuje szantażować, widzieliście, bo on mówi, wiem jeszcze wiele innych rzeczy, o których możemy porozmawiać, i mówi o obrączce i o wydmach. Dlaczego? Ponieważ moja żona została pomówiona, że mnie zdradziła po ślubie i gdzieś zgubiła obrączkę. Przez kobietę, ta kobieta za to zapłaciła 2000 i przeprosiła. I to teraz próbuje powiedzieć Radosław Słodkiewicz. Ja mogę przedstawić wam te przeprosiny od tej kobiety. One są na YouTube dostępne. Możecie wpisać Patryk2703 i Krystyna Wilk. Możecie to wpisać. I powiem wam szczerze, że później, po tym jak już Radosław Słodkiewicz do tego namawiał i to się stało, ta cała sytuacja, a więc to wyszło, że ja adoptowałem córkę, inni też do tego się podczepili. Oczywiście inni hejterzy i też drążyli ten temat. Teraz oczywiście już córka jest dorosła i nie ma z tym problemu, ale wiecie, jak dziecko jest w wieku szkolnym, to raczej takich rzeczy się nie mówi, tak? A więc czytam. Nie, mało tego. Patryk, za to, że mówisz prawdę, wyzwali cię, że adoptowałeś córkę, czy... Tak, nie, oni po prostu zdradzili adopcję pełną. Za to, że mówię prawdę, to pomówili moją żonę, więc pomawiali moją żonę, płacili za to. W tym też Radosław Słodkiewicz namawiał Przemysława Siwka, który zeznał w sądzie, że Radosław Słodkiewicz go namawiał do pomawiania mojej córki, mojej żony, że mnie zdradziła po ślubie, i powiedział, żeby zdradził adopcję pełną, całkowitą. A więc powiedział, żeby to na internecie zdradził. Co to zrobił Przemysław Siwek z kobietą, która miała imię i nazwisko Krystyna Wilko. A więc w ten sposób to się stało. A więc na takiej zasadzie to wygląda. Później nazywali mnie impotentem, bo dla nich każda osoba, która adoptuje dziecko, jest impotentem. Nie wiem, czy wiecie, ale Radosław Słodkiewicz też używał tych słów. Radosław Słodkiewicz kiedyś z Piotrem Piechowiakiem u siebie na kanale urządzili sobie taki, można powiedzieć, festiwal wyzwisk, na których, na materiale wyzywali mnie od pedałów, gei, impotentów. Nie wiem, czy o tym wiecie, ten materiał już został usunięty, ale ja ten materiał mam zapisany. A więc kiedyś zrobili sobie taki festiwal z tego powodu, że ja zdradziłem te wszystkie rzeczy, a więc że ja o tym mówiłem. A więc to miała być dla mnie taka kara. A więc oni nie karali mnie, tylko karali moją żonę i moją córkę. O, w ten sposób. W ten sposób. A więc ja to uznaję za takie coś... Wiecie, mi nie jest przykro. Mi jest przykro z tego powodu, że oni krzywdzili moją córkę, tak? I że pomawiali moją żonę. Ale to jest przykra sprawa, że człowiek, który udaje mężczyznę, taki jak Radosław Słodkiewicz, który udaje fajtera, on nie potrafi uderzyć mnie, tylko słyszeliście. On chce uderzyć moją żonę. Mówi o obrączce, którą moja żona rzekomo zgubiła na wydmach i mnie zdradzała. No widzicie, co się dzieje. On próbuje uderzać moją żonę, bo on wie, że już sobie nie daje rady. Ktoś mu musi podpowiadać. On ma po sterydach mętlik w głowie i ktoś mu musi po prostu cały czas mówić. Radziu, ty masz mówić to. Zobacz, jak on cię inteligentnie rozwala. Zobacz, co się dzieje. Ale Radosław Słodkiewicz nie zdał sobie sprawy, że ja to powiem na YouTube, bo to nie jest dla mnie żaden problem. To nie jest problem. I to, Radosławie, nigdy nie był dla mnie żaden problem, że ja adoptowałem dziecko. To nie jest żaden problem. To nie jest żaden wstyd, Radosławie. To nie jest żaden wstyd. To jest raczej coś bardzo pozytywnego, wiesz? Nawet nazwałbym to bohaterstwem. To ty powinieneś się wstydzić, że ty namawiałeś, żeby to na YouTube zdradzać. A więc coś, co jest objęte tajemnicą, tak? I coś, co powinno być w sumie tylko i wyłącznie w rodzinie. Ale lecimy dalej. I jak widzicie, on mówi, że on może powiedzieć jeszcze dużo innych rzeczy, ale nie o mnie. On będzie mówił tylko o mojej żonie. Z tego powodu, żeby uderzyć osobę, którą ja kocham. Bo on wie, że mi nie daje rady. I tak jak już wam powiedziałem, on nie chce się ze mną spotkać sam na sam. On chce się ze mną spotkać na targach wśród ludzi. Tak, Radosławie? Wśród ludzi, a sam na sam nie. Bo wiesz, co by się stało, tak? Dlatego sam na sam nie. Wiesz, że w czasy na koszt NHS-u by poszły, nie? W czasy na koszt NHS-u z 2 tygodnie albo i lepiej. Dobra. Lecimy dalej. Tak, adoptowałem córkę. Tutaj ktoś pisze, to jednak jest córka adoptowana. Adoptowałem córkę adopcją pełną, całkowitą, a więc to jest moja córka. Ja jestem
ojcem i tylko ja istnieję w papierach, został sporządzony nowy akt urodzenia. Adoptowałem córkę adopcją pełną, całkowitą, która jest w Polsce objęta tajemnicą. I tak naprawdę wam powiem, że to nie ja powinienem występować wtedy o ochronę tego, tylko prokuratura, tak? No ale w Polsce jest jak jest, nie? Ale lecimy dalej, bo z tego materiału zaraz się zrobi coś takiego, wiecie, no przerażającego i coś bardzo takiego, no głęboko, żeby przemyśleć to, tak? Takie do głębokich przemyśleń, a? Tego byśmy nie chcieli z tego powodu, jak już wam wcześniej powiedziałem, ja jestem raczej człowiekiem pozytywnym, a wstydzić się powinien Radosław Słodkiewicz, człowiek, który namawiał i widzicie, teraz on cały czas tym się posługuje. On się posługuje tym, żeby pomawiać moją żonę, tak? I ja już mu powiedziałem na swoim Instastory, dawaj Radosławie, mów wszystko i się spotkamy w sądzie jeszcze raz, tylko że z tobą. Mów wszystko, dawaj, tylko mu powiedziałem, żeby jajeczka się nie schowały do woreczka. To mu powiedziałem na Instagramie, możecie, nie wiem czy jeszcze zobaczycie to, bo już chyba to przeleciało. Ale ci co mieli to zobaczyć, to zobaczyli. I teraz słuchajcie, przechodzimy do Piotra Piechowiaka, więc powiem wam szczerze, że on mnie bardzo bawi. On mnie bardzo bawi, ten człowiek, i on nie jest szkodliwy, on nie jest szkodliwy. On jest po prostu śmieszny. Ten człowiek jest po prostu śmieszny. I jak tak na niego patrzę, to wiem, że jest mi go trochę szkoda. Powiem wam dlaczego. Bo ludzie sobie z niego robią żarty. Ludzie sobie z niego robią żarty. I on bardzo często myśli, że jest zabawny, że jest dobry. Nie wiem, czy to zauważyliście. I ludzie, którzy z nim współpracują, tak, pozwalają mu tak myśleć. A więc robią tak, żeby on tak myślał i on w tym sposobem myśli, że jest super hiper. Moim zdaniem takiemu człowiekowi jak Piechowiak powinno się uświadomić, im mniej się odzywasz, tym jest lepiej dla ciebie, im więcej myślisz, tym jest lepiej dla ciebie, więc im więcej myślisz, mniej mówisz, tym lepiej na tym wychodzisz, ale jest wiele osób, którymi on się otacza, bo ja nie wierzę, że to jest człowiek, który jest zły w głębi. Ja w to nie wierzę. Ja uważam, że Piotr Piechowiak jest dobrym człowiekiem. Bo ja widziałem, jak on, jego relacje z synem, ja widziałem też jego relacje z żoną. To wiecie, to jest wszystko też Instagram, prawda? To jest internet, a więc nie mogę powiedzieć na 100%, nie? Ale powiem wam szczerze, że mi się wydaje, że w głębi to jest dobry człowiek. Z tego, co ja tam widziałam. Ale jest śmieszny. Jest śmieszny i ja... Pozwolicie, że ja się trochę z niego pośmieję? No może nie pośmieję, ale on nauczy go czegoś. Widzowie, pozwolicie, że ja troszeczkę go nauczę? Ja troszeczkę będę go uczył. Czy wy pozwolicie? Napiszcie. Troszeczkę integracji. Przepraszam, że byłem wczuty we wcześniejszy temat i z wami tak mocno nie dyskutowałem, ale czy pozwolicie, że ja troszeczkę go nauczę? Ja nie widzę chyba waszych komentarzy. O! Lecisz, tak, dawaj, o. Żeby nie było, że ja się będę śmiał. Widzowie, ja wiem o Pawle Gromie i ja się do tego odniosę. Dziękuję, że to tu piszecie. Ja o tym wiem, ale nie możemy wszystkich tematów poruszyć na jednym materiale. Zresztą ja powiedziałem, że materiały będą krótsze. Już mamy 43 minuty, a jeszcze zostało naprawdę bardzo, bardzo dużo materiału. Więc ja wszystko poruszę. Każdy temat, o który wy prosicie, pisaliście do mnie to na Insta wielokrotnie i oczywiście ja to zrobię, tak? A więc kanał ode mnie dla was, nie? Więc wymyślony w sumie cały ta saga, jeżeli tak to można nazwać, no, telenowela brazylijska to już się będzie powoli robić chyba, bo z tego co widzę materiałów jest bardzo dużo i z tego co widzę widzowie mi podsyłają bardzo dużo tych materiałów, więc tego naprawdę będzie bardzo, bardzo dużo. A więc dobrze, posłuchajmy Piotra Piechowiaka. Jak będę się śmiał, no to tak jak już wam wcześniej mówiłem, wybaczcie, że będę się śmiał, no nie da się. Nie da się inaczej, nie da się. Ale parę słów, zanim zacznę parę słów do Piotra Piechowiaka. Piotrze, ja myślę, że ty jesteś dobrym człowiekiem, wiesz? Ja myślę, że ty jesteś dobrym człowiekiem, ale masz złych ludzi, którzy... Otaczasz się złymi ludźmi i oni ci trochę źle podpowiadają i trochę się z ciebie nabijają. I powinieneś troszeczkę zmienić swoje postępowanie. O, może tak na samym początku, żeby nie było, że wiecie, że ja się tylko naśmiewam i ten, ja jestem pozytywnym człowiekiem. Lecimy. Siemano,
kicik przed treningiem, właśnie szykuję się na trening, za 30 minut jedziemy na siłownię, ale co najważniejsze, zobaczycie, z jaką osobą dzisiaj będzie trening, to będzie całkiem inny trening niż zawsze, to na pewno nie będzie kulturysta, a póki co... Trening będzie inny, prawdopodobnie będzie dokładny, prawdopodobnie wszystko będzie dokładnie zrobione, prawdopodobnie trening będzie dobry, jak będzie inny, no bo wszystkie treningi, które oglądałem Piotra Piechowiaka, to były niepoprawne. To były takie, wiecie, na odwal zrobione, nie? Na odczep się. Takie słabe technicznie, to na pewno ten będzie idealny. To już jestem taki, wiecie, podekscytowany. Ale co tutaj ma? Co ma w dłoni? To na pobudzenie, na spalanie tkanki tłuszczowej i na mega wypocenie się polecam Hita. Zawsze go stosuję. Będę mokry jak szczur i o to chodzi. Jak zawsze go stosuję, to ciekawe, czemu na interwałach nie był mokry. Mówi, że na wypocenie, że zawsze go stosuje, a na interwałach mówił, że się w ogóle nie spocił. No coś tu już jest nie tak, a Piotruś, coś już tutaj kombinujesz, ale dobra, musimy lecimy pójść dalej. Cóż, mogę przedstawić Wam moją osobę, z którą dzisiaj będę robił trening. Będzie to Michał. Michał, witamy. Michale, pokaż Michał. Ale... O, Michał, ja lubię Michała, Michał jest pozytywny, często oglądam jego wywiady, pozdrawiam Michał, pozdrawiam, fajny jesteś gość, ja widziałem twoje wywiady, jakąś tam walkę z Mamedem ostatnio nawet oglądałem twoją, taki sparring, no nie walka, tylko sparring, tak walka to za dużo powiedziane, ale przyjemnie mi się to oglądało, przyjemnie i wywiady, które robisz tam, niektóre są bardzo sensowne i podoba mi się to, pozdrawiamy, wszyscy widzowie pozdrawiamy. Pozdrawiam Michała. Siemano, niespodzianka. Niespodzianka, ale miała być dzisiaj ze mną osoba bardzo znana w Polsce w sztukach walki, nie tylko. Jedna z najlepszych parterów PL. No ale niestety, plany się pokrzyżowały. No nie, niestety, ten koleżka wygląda dobrze. No, no Piotruś, nie obrażaj kolegi i mówisz niestety. Bardzo dobrze, że jest koleżka. Wygląda sympatycznie. Zobaczymy, jak będzie trenował. Ty go chyba będziesz trenował, bo tak mi się wydaje, bo ty wyglądasz konkretnie, aczkolwiek tricepsa nie masz w ogóle, ale wyglądasz tak konkretnie od tego ziomeczka, to zobaczymy, jak będziesz go trenował. Myślę, że bardzo poprawnie. Będzie zadowolony z treningu. A żeby ratować kanał Sixpack TV, Michał wskakuje za niego, bo niestety... No nie powtarzaj tego niestety. Stety, dobrze, bo przyjemny, pozytywny gościu. Zobaczymy, jak będzie trenował, czy dorówna ci tempa. Wyszło, że ta osoba nie dojechała. Siła wyższa. Siła wyższa po prostu. Kontuzje chodzą po prostu parami. No i niestety, z Michałem ratujemy... Cały czas niestety. Cały czas niestety. Niestety ratują. Stety ratujecie. Dobrze, że ratujecie kanał. Piotrze, nie niestety. Niestety ratujemy kanał. No. Dobrze, że ratujecie ten kanał, bo jakby nie istniał, nie miałbym o czym nagrywać. Zgadza się? No. Mówię, najpierw myślisz, później mówisz. Tak. Program, Michał będzie za mną. No co za tobą będzie? Stał za tobą? Pociskał trening. Pociskał będzie za nim. Dziwnie to zabrzmiało, ale dobrze, niech będzie, że będzie za nim pociskał trening. Wcześniej tego nie słyszałem, żeby ktoś pociskał za kimś trening. Za tobą będzie pociskał. Brzmi jak zapowiedź filmów dla dorosłych. Aż Michał się przestraszył, zobaczcie na jego minę. Dobrze, no niech pociska za tobą ten trening, ten Michał. Co to było? Widzieliście to? Widzowie, czy wy to widzieliście? Co to było? Zobaczcie to. Co to było? Zwróćcie uwagę na to. Za mną pociskał trening. O! A... Co to było? Powietrze łapał, wypaca się. Po tym hicie się wypaca. Jeszcze raz zobaczcie, co się dzieje. Wypaca się to. Po tym hicie, zobaczcie. Pociskał trening. A... No? Niech uwierzy, znaczy wy uwierzcie. Będzie trening bardzo lekki, 15-20 powtórzeń. Każda partia ciała robimy całą górę, czyli plecy, klata, barki, łapy, trochę... Ło, zapowiada się imponująco. Widzowie, ja nie wiem jak wy, ale zobaczcie, zapowiada się plecy, klata, barki, wszystko idzie. Brzucha, kończymy
i to będzie taka typowo wytrzymałościówka, taką jaką robię pod walkę, która będzie 21 listopada. No. Już się nie poprawię. Spadło mi. A ja tylko na wstępie pragnę dodać, że tak jak robiliśmy sparing z Mamedem i też zostałem postawiony przed faktem dokonanym, tak również się tutaj wydarzyło. Natomiast o ile boksu w ogóle w życiu nie robiłem, tak coś tam kojarzę, jeżeli chodzi o siłownię. O, siłownię kojarzy. No to dobrze, to dobry trening, bo Piotr troszeczkę więcej niż kojarzy, minimalnie więcej niż kojarzy, a ty kojarzysz, to będzie sprawny duet. To myślę, że będziecie mogli się od siebie uczyć. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Zobaczymy. Piotr będzie tutaj dzisiaj wiódł prym. Zobaczymy, czy się uda. Także stay tuned. Będzie naprawdę fajny, szybki trening. Będziecie mogli sobie wypróbować, wytestować go. Zakres powtórzeń to będzie 15-20. Nie schodzimy tam na 6-8, jakąś siłówkę. Typowo tempo, seria po serii. Tempo, seria po serii, to prawdopodobnie jak interwał będzie. Seria po serii, tempo. To jest coś. Już tempo widzieliśmy na interwałach wcześniej na moim materiale. Skończyć w godzinę czasu połowę ciała. Także wchodzimy na ciężary. Piechu. O, słuchajcie, to będzie interesujące. To będzie bardzo interesujące. Słuchajcie, to będzie bardzo istotny fragment. Słuchajcie. Starej daty gość nie używa nawigacji. Piechu ma napisane, gdzie ma jechać na ręce. Nie używa nawigacji, ma napisane na ręce, gdzie ma jechać. Wiecie co? I to jest już, zaczyna się robienie jak fryta. Już Michał się tutaj zamienia w Rafała. I zaczyna się naśmiewać z Piotra. Już o tym mówiłem. Otaczasz się, Piotrze, złymi ludźmi. Aczkolwiek szanuję, lubię Michała, ale Michał, po co to robisz? Po co się z niego śmiejesz na samym już początku materiału? No. Zawsze jest na miejscu. O, pokazał, zobaczcie, pokazał, że tu też ma. Jak dziecko. Wiecie co? Dziecko tak dwuletnie się zachowuje, że jak... Na przykład powiem wam o syn mojej córki, a więc mój wnuczek. Jak ma nowe buty, to on pokazuje palcem, że ma nowe buty. On ma 15 miesięcy i pokazuje palcem, że ma nowe buty zawsze. To tak samo Piotr Piechowiak pokazuje, że nie tylko tu ma, ale też tu pokazuje, żeby wszyscy widzieli. Widzimy, masz. Brawo Piotruś, masz, tu też, tak. Nie, na ręce nie tylko, tu też masz, dobrze. Widzowie, widzicie? On tu też ma napis. A powiedz tak szczerze, co to jest? Bo mnie... O nie! Koniec. Widzowie, koniec. 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 Widzowie, to już jest koniec. To już jest koniec. Piotruś, powiedz szczerze, co tutaj masz. Spójrzcie na jego minę. Zobaczcie jego minę. I po co to było, Michał? Po co to było? Po co to było? Zobacz na jego minę. Gwóźdź. Znowu, jakby mu gwoździa w głowę wbił. Jakby go gumowym młotkiem do układania polbruku uderzył. Zobaczcie, co się dzieje. On już nie wie, mówi, bo to mnie pytasz. Tak, ta mina, on chce mu powiedzieć, nie pytaj o to. To się zastanawiało. No. Nowy Testament. Nowy Testament. A widzicie? Odpowiedział. I co? Zdziwiony? Zdziwiony Michał? Nowy Testament ma. Zobacz, pisze nawet Nowy Testament. Widzisz? Nowy Testament. Widzisz? Pisze. Wie, co ma, bo ma napisane. I co, zdziwiony? No, a chciałeś zadrwić z niego. Nowy Testament? Tak. Czyli Pismo Święte. Czyli Pismo Święte? Nie. Dokładnie. A który dokładnie wers? Który wers to już nie, Michał, za dużo nie pytaj. Za dużo nie pytaj, bo on nie wie, który wers. On nie wie, bo on ma napisane tylko Nowy Testament i Ewangelia według Mateusza. To zaraz się dowiesz. On nie ma wersetu napisanego. On nie ma napisanego ani rozdziału, ani wersetu. Dlaczego go pytasz, jak wiesz, że nie ma napisane? Widziałeś wcześniej, bo ci pokazał. I teraz, Michał, chcesz się z niego naśmiewać i pytasz go, który rozdział i który werset, bo wiesz, że nie ma zapisane. Widzicie? I to jest właśnie to, co ja mówię, że Piotr Piechowiak otacza się no, złymi ludźmi. Złymi ludźmi się otacza, którzy z niego drwią. Wiesz, że nie ma zapisane i go pytasz. Z jakiej księgi?
To? Z jakiej księgi to? Wiecie, tak jak w tym filmie. Odmień przez przypadki, pamiętacie? No, wiem. No to odmień. I on, to? Wiecie, on nie wie i tak, macie to i myśli, że przeczyta. Zwróćcie uwagę. To? No tak, o to pyta. Piotruś, o to pyta. Nie pytaj go, czy to, no bo zapytał o to. Przecież o tym rozmawiacie cały czas. O to pyta. Pyta, co masz na przedramieniu? Tak, o tym rozmawiacie. To? I zobaczcie, zerknął, czy ma zapisane. Zerknął, który fragment, bo ma zapisane. Ale nie ma zapisanego ani rozdziału, ani wersetu. I już plan spalił. To tak jak wygaszający się smartfon przy wymienianiu suplementów. To teraz tak samo to wygląda. Pamiętacie, jak czytał suplementy? I smartfon się wygasił? Ekran się wygasił w smartfonie? Pamiętacie? Tu jest to samo. Spojrzał i nie ma napisanego. No i widzisz, Michał? Tak. Jak z tego wybrnie? Wie? Widzowie, no odpowiadamy. Czy wie, który ma fragment Biblii wytatuowany na przedramieniu? Czy wie, czy nie wie? No widzowie, jak odpowie? Jak myślicie? Odpowie, że wie, czy nie wie po prostu? Jak myślicie? No, co odpowie Piotr Piechowiak? Ja też jestem zainteresowany. Jak myślicie? Wie, czy nie wie? Ja baterię tutaj sobie do kamery. O. Nie wie. Wie, ale nie powie. Wie, ale nie powie. Nie wie. Wszyscy piszą, że nie wie. O, ktoś napisał, że wie. Nie przesadzajmy, wie. Ja podejrzewam, że jak ktoś mu zrobił tatuaż, to chyba wie. Dokładnie. Jaki to jest rozdział, jaki to jest werset. No dobrze, słuchajmy. Ale Michał jest bezczelny. Widzowie, napiszcie mi, Michał jest bezczelny. Bezczelny z tego powodu, że go pyta o takie rzeczy, bo wie, że on nie ma zapisane. To jest właśnie ten cały szkopuł. No, mów Piotruś, ty się nie zniechęcaj tym, co Michał do ciebie mówi. Ty mów, śmiało, no, otwórz się przed nami. No, który to fragment Biblii masz, Piotruś, wytatuowany na przedramieniu? Który to fragment w studiu tatuażu ci zaproponowali? No, powiedz, no, dokładnie, rozdział i werset. Powiedz mu, Piotruś. No, obawiam się, widzowie, że mieliście rację. Zastanawia się. Zobaczcie, jak długo myśli, aż tak to paruje. Zobaczcie, jak on aż zmarszczył czoło. Zobaczcie, tak? Zmarszczone czoło. Siedzi i patrzy. No, Piotruś, skup się, odpowiedz mu, który to masz fragment dokładnie. Pokaż, że pamiętasz. Pokazał mu. No ale on nie ma zapisanego, to nie będzie Michał wiedział, bo ktoś ci zapomniał wytatuować, który to jest rozdział i werset. To nie będzie Michał wiedział. A taką Biblii nie zna, żeby wiedzieć, który to jest fragment. To po co mu, Piotruś, pokazujesz? Nowy Testament, Ewangelia według Mateusza. No ale to już wiemy. Tylko który rozdział i który werset. Bo to nas interesuje. Okej. Ewangelia według Mateusza ma 28 rozdziałów. To nie może być cała Ewangelia Mateusza, bo by ci się na całym ciele nie zmieściło. Nawet jakbyś na czole tutaj tatuował, to by ci się nie zmieściło. Dlatego, który rozdział i który werset? To nas interesuje. To też, o to też pytał tutaj Michał. A nie, ty dajesz mu do czytania. Dlaczego akurat ten fragment? No i nie dowiedzieliśmy się. Piotrek nie wie, co ma wytatuowane. Powiem wam, że pierwszy raz w życiu zdarza mi się, żebym komuś powiedział, co ma wytatuowane na przedramieniu. Piotruś, ja jestem twój kolega. Ja twój friend. Ja twój koleżka jestem. Ja ci powiem, Piotrze, co ty masz wytatuowane na przedramieniu. Dobrze trafiłeś, bo ja znam Pismo Święte. Ja ci powiem, który fragment ty masz wytatuowany. Ty, nie wiem, ile masz ten tatuaż, ile lat, ale ja ci powiem. Powiedz, też ci powiedziałem już wcześniej, że się powtórzę. Pierwszy raz mi się to zdarza, ale myślę, że to jest coś pozytywnego, że mogę ci pomóc. Weź do ręki kartkę i długopis, Piotrze Piechowiak.
i ja ci powiem, który fragment masz wytatuowany, zapisz sobie i wróć do tego studia tatuażu, żeby ta sytuacja się nie powtórzyła. Niech ci dopiszą rozdział i werset. Masz wytatuowane, Piotrze, Ewangelię według Mateusza, rozdział, tu mam zapisane, 6, 5 werset do 8. Wersety od 5 do 8 masz wytatuowane. I możesz sobie dopisać. A wiesz, skąd ja wiem, że ty masz to wytatuowane? Bo to jest dokładnie to, co Jezus powiedział przed modlitwą Ojcze Nasz. O, jaki fragment dobry. Jaki fragment złapałem. No to jest dokładnie to, co Jezus powiedział przed modlitwą Ojcze Nasz i tam masz wytatuowany ten fragment. Ale powiem ci też, widzisz, jak jestem uprzejmy, Piotrze, że ja ci powiem, do czego ten fragment się odnosi. Ten fragment się odnosi do tego, bo słuchajcie, co on dalej mówi. O, słuchaj, jeszcze tego nie słuchaliśmy, zaraz posłuchamy. Dwie księgi. To? Tak. Tak. Nowy Testament, Ewangelia według Mateusza. Okej. Okay. Dlaczego akurat ten fragment jest ważny? Jest przepiękny. Ale jesteś z nim związany? Jest przepiękny. Jest to piękny fragment. Czy jesteś z nim związany? Jest pytanie, Piotruś, odpowiedz. Jestem trochę z nim związany, to jest raz, bo ma... Trochę jest z nim związany, z tym fragmentem, który ma wytatuowany, bo ma co? Co ma? Takie słowa, które gdzieś tam mnie dotknęły kiedyś i... Dotknęły cię te słowa kiedyś. W jaki sposób? Które pokazują coś. Coś pokazują i kiedyś go dotknęły i coś pokazują. Dziwna jest ta rozmowa. Widzowie, przyznacie, że rozmowa jest dziwna. Coś pokazują, go dotknęły, nie wiedzą. No, otwórz się, Piotruś, troszeczkę bardziej. No. Gestykulacja jest dobra, tylko powiedz coś po prostu, no. Tutaj mam kolejny taki... Nie, mówimy jeszcze o tym. Nie zmieniaj tematu. Mówimy o tym, że tu masz kolejny fragment jakiś inny, to mówimy o tym. Skończ najpierw to, a później powiesz o tym. Fajne pismo. Nie, już przeszedł, bo nie wiem. Też... Ja powiem. Piotrze Piechowiak, masz wytatuowane tutaj Ewangelię według Mateusza. Rozdział 6, wersety od 5 do 8, które mówią o tym, żeby nie robić czegoś na pokaz, a więc żeby się nie modlić na pokaz, żeby na przykład jak komuś pomagasz, żeby nie robić tego na pokaz. O, na przykład, że jak wchodzisz na przykład do klatki w MMA, to żeby nie rozrywać koszulki na pokaz, o coś takiego, tak? A więc żeby nie robić rzeczy na pokaz, to jest fragment przed modlitwą Ojcze Nasz, którą powiedział Jezus, a więc modlitwa wzorcowa. To masz tutaj wytatuowane, Piotruś, zapisz to wszystko na kartce, co ja ci powiedziałem, a teraz przejdziemy do tego fragmentu. Widzę, że pierwsze słowo to Bóg. Dokładnie, ale... No, jak się przykrztusił, no. Pierwsze słowo i co? Bo to Bóg. Dokładnie, ale... Ale i się przykrztusił, no ale co? Co chcesz powiedzieć, no? Ale to jest troszkę co innego, jest naprawdę taka pisownia. To jest co innego, tak jak wcześniej, to jest coś innego, takie słowa, że... No ale powiedz, o co chodzi dokładnie, bo my chcemy wiedzieć. Że każdego powala tam. Powala każdego, takie coś, że powala, ale powiedz co? Bo my też chcemy, żeby nas powaliło. Powiedz co? Bo to nie już, to nie jest już fragment Biblii. To są jakieś pismo, ale co to jest? No powiedz, no. Kiedyś taka pani przyszła do nas na siłownię, która... No i nie powie, no. Tylko zmienia temat. Tak jak zmienił z tego, co miał na przedramieniu tutaj na to i teraz mówi o pani, która przyszła na siłownię. Ja też powiem wam, że Michał z niego się naśmiewa, ale i drwi, ale szacunek za to, że potrafi go też wysłuchać, bo mi by było ciężko. On skacze z tematu na temat, no. Zaraz będzie opowiadał, co tutaj ma. A nie wiem, co to jest. Jakaś gwiazda, czy co to jest. Kula ziemska. No mów, mów, Piotruś. My czekamy. Kto mnie trenuje, przeczytała, to łzy jej poleciały. Łzy jej poleciały. Jeszcze raz. Słuchajcie, słuchajcie. Kiedyś taka pani przyszła do nas na siłownię, którą mnie trenuje.
przeczytała, to łzy jej poleciały. Ja wiem, dlaczego jej łzy poleciały, Piotruś. Bo ty masz tu na szyi prawdopodobnie wytatuowane recepturę na przygotowanie leczo. I łzy jej poleciały, bo wszystko było w litrach. Dlatego jej łzy poleciały. Bo innego tutaj wyjścia nie widzę. Bo łzy jej poleciały, ty masz coś tam wytatuowane, ale nie potrafisz powiedzieć co. Bo po prostu nie wiesz. Może w lustrze zobacz. W lustrze to zobaczysz, jak tę głowę obkręcisz, tak kalkiem możesz obrócić, żeby przeczytać, co tutaj masz. Jak nie, to niech ci ktoś zdjęcie zrobi. Albo sam sobie zrób zdjęcie i przeczytaj, co masz napisane. Naucz się na pamięć i później jak ktoś cię pyta, tak jak Michał, no to po prostu mu odpowiedz. Mam to i to i to są te i te słowa. No i to zacytuj. Nawet przecież to nie jest problem nauczyć się parę zdań na pamięć, tak? To nie jest problem. Ja już ci powiedziałem, co tutaj masz wytatuowane. Ewangelia według Mateusza. Tak? Tu masz wytatuowaną. Ewangelię według Mateusza, rozdział 6, wersety od 5 do 8. Ja tylko słowa zauważyłem i odszukałem w Biblii i wiedziałem, co ty masz tam wytatuowane. To ja muszę ci mówić, co ty masz wytatuowane na ręce. I na szyi też, że masz tą recepturę leczo. Jak to jest? Lecimy dalej. Naucz się, Piotruś. Jakbyś to czytał, to naprawdę są takie słowa, jak dobrze skumasz fakt. Słuchajcie dalej. Słuchajcie dalej. Są takie słowa, że jak dobrze skumasz co? Jakie słowa? Co jest napisane? Jakbyś to czytał, to naprawdę są takie słowa, jak dobrze skumasz fakty. To naprawdę jest się co wzruszyć. Jesteś wierzący? Jest. O, zmienił temat. Michał zmienił temat, bo wie, że się z nim nie dogada. Ja też bym się z nim nie dogadał. Zmienił temat. Czy jest wierzący? No bo to jest tu istotne. Przecież jak wytatuował sobie na przedramieniu Ewangelia według Mateusza, 6 rozdział, wersety od 5 do 8, to prawdopodobnie no, jest wierzący. Ja obstawiam, że jest wierzący. Jestem wierzący, ale nie praktykujący. Jest wierzący, ale nie praktykujący, ale powiedział, że to jest... Wcześniej powiedziałeś, Piotruś, że te słowa są fajne, tyczą, że cię zainspirowały, czy tyczą się do ciebie i super. No to znaczy, że jeżeli coś robisz, coś się ciebie tyczy, to jesteś praktykujący, bo praktykujesz to, co masz zapisane na przedramieniu. Jak możesz być wierzący i nie praktykujący teraz? Zobacz, aż minę przestraszoną zrobiłeś. Michał już... No zobacz, zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie. To jakbym miał tu takie chmurki dołożyć, to bym tutaj dołożył, znowu coś palnąłem. I tak. A Michał? Tak, starczy, cięcie. Zobaczcie, znowu się nie udało. Nie chodzę do kościoła, bo... Za to chodzisz na siłę. No ale Michał już wiedział, że musi ciąć. Nie chodzę do kościoła, bo i Michał już wiedział, że musi ciąć, bo już nie chce dalej tego słuchać, bo sytuacja się pogarsza. I to mi się podoba, Michał. Reagujesz w sytuacji odpowiedniej, ucinasz temat. Dobrze. I właśnie tak powinieneś z bestią współpracować, a nie, że ty się z niego naśmiewasz i drwisz. Pewnie słyszałem. Tak. Co to było? Co? Oczy go bolą chyba. Oczy go bolą od tego czytania. Bo się tak naczytał, że oczy go bolą. Zobacz, jaki mokry już jestem. Ach, co piłem przed treningiem? No ciekawe, że tu się tak spociłeś, a na interwałach w ogóle. A mówisz, że takie dobre interwały. A tu leje się z ciebie w interwałach świeży. Ani kropla nie poleciała, tak mówię, że w ogóle się nie zmęczyłeś. Oczywiście hita. Chodź, Guli, pokaż, ile minut jadę. Ile minut jedziesz? No po ilu minutach tak się spociłeś? 14 minuta. 14 minuta z niego się leje. Widzicie, jakim tempem jedzie? Widzicie, jakim on tempem jedzie? 14 minuta, on już się spocił, że się z niego leje. A zobaczcie na moim twarz już. Tak działa właśnie hit. Nie, tak działa brak kondycji. Tak działa brak kondycji, Piotrze.
a nie hit. Ale przejdźmy do tego treningu. Przejdźmy do treningu, bo ten materiał będzie już za długi. Przejdźmy. O, wyciąg, wyciąg. Chwyt szeroki, bardzo fajnie. Ściąganie drążka wyciągu górnego, tak? Co to jest? Co to jest? Młotkowanie głowy? Co to jest? Nie, co to jest, ja się pytam. Ktoś mu zwrócił uwagę, czy nie? Co to jest? Uderzanie drążkiem w głowę? To nie jest to ćwiczenie. Co to jest? Widzowie, znacie to ćwiczenie? Co to jest? On sobie guzy ponabija. Ten patrzy, nie wierzy. Michał, ty w to nie wierzysz. Powiedz mu. Powiedz mu, że źle wykonuje. Niby on ma prowadzić trening, ty fakt, że stoisz za nim, tak jak on powiedział, pociskasz za nim trening, a więc na razie pociskania nie widzę, ale widzę, że za nim stoisz. Powiedz mu, że uderza drążkiem w głowę. A ma do kalku tutaj ściągać. Na plecy. Szefie. Szefie, o, brawo, jest interwencja. Jest interwencja, uwaga. A to jest rozgrzewkowe, tak? No. Bo to trzeba dotąd dociągnąć, czy nie? Tak, dotąd. No trzeba dotąd dociągnąć, pokazał. Dokąd trzeba dociągnąć? Jeszcze raz, dokąd trzeba dociągnąć? Tak. No. Jeszcze raz, dokąd trzeba dociągnąć? Niech ja zobaczę. Czy ja jeden i on drugi? Dokąd pokażę. Szefie, a to jest rozgrzewkowe, tak? No. Bo to trzeba dotąd... A, pokazał, dotąd trzeba dociągnąć. No dobrze, Michał, że mu pokazujesz, ale niby rozgrzewkowe. A dlaczego uderza tym w głowę? No przecież rozgrzewkowe to też pełny zakres ruchu. Przecież rozgrzewkowa seria niczym się nie różni od serii zwykłej zakresem ruchu, tak? Tylko obciążeniem. Więc nie rozumiem tego. No dajmy mu szansę do następnej serii, bo on mówi, że to jest rozgrzewkowa. Dajmy mu szansę. Dociągnąć czy nie? Tak, dotąd. Dotąd, on wie, ta, dotąd, tłumaczy. Fachowiec. Patrzcie, jak dobrze wykonał. O, Michał. Szacun. Kto tu kogo uczy? Ty miałeś stać za nim i pociskać, a on za tobą stoi i chce pocisnąć. Z tego, co ja widzę. O, czapkę mu zdjął, żeby... Bo myśli, że on będzie też w głowę uderzał. On mu zdjął czapkę, bo myśli, że on będzie w głowę uderzał. On normalnie robi dobrze, poprawnie, za plecy. On nie będzie, Piotruś, w głowę uderzał, tak jak ty. On dobrze robi, a na końcu tak jakoś go mocno szarpie. To też jest niewskazane, ale dużo lepiej, poprawnie, technicznie. Tylko to szarpnięcie jest niepotrzebne, bo zwłaszcza przy rozgrzewce ten ruch powinien być bardziej taki wolny, tak? Zwłaszcza ruch negatywny powinien być wolniejszy. Ile tego? Bardzo dobrze. 20? Ile zrobiłeś? Ja nie wiem, nie liczę. 15. Nie liczy, nie liczy. Piotra nie pytaj, żeby liczył. Dlatego liczę od 15. 16. 16. No do 5 tylko policzę. 18. 19. 20. Zajebiście. Dobra, nie robimy łączone, jedziemy. Jednak stwierdziłem fakt. Stwierdził co innego. Stwierdził, zmiana planów. No powiedz, Piotruś, co stwierdziłeś. Zmiana w trakcie, bo można. Bo nie można? Robimy jeden po drugim, fajnie mu poszło, a będę go kontrolował, także... Ty będziesz go kontrolował, przecież on przed chwilą ci powiedział, jak masz poprawnie wykonać. Popatrzcie, nagle udaje fachowca. No, Michał mu powiedział, jak ma poprawnie wykonać, a teraz Piotruś mówi, że go będzie kontrolował. To jest cyrk normalnie. Cyrk na kołach. Co ty, Piotruś? On ciebie kontroluje, a nie ty jego. Coś ci się pomieszało. On powiedział, jak ty masz wykonywać i dokąd ty masz dociągać. I teraz zrób poprawnie, tak jak mówiłeś. Będzie liczył mi, ja będę liczył jemu. Jak ty będziesz mu liczył, to go zamęczysz. To go zamęczysz. Bo ty nie policzysz do tylu. On może tobie będzie liczył, a ty mu nie będziesz liczył. Pokaż, jak będziesz robił teraz do karku. Tu pokazywał dotąd i ty powiedziałeś tak dotąd. Do tej linii. To mi nieźle policzył, więc 40 on mówi 20. No bo on nie umie liczyć to, co ja powiedziałem. To czemu się z niego śmiejesz? Przecież już stwierdziliśmy to dawno temu, że on suplementów nie potrafił policzyć. To dlaczego mu kazałeś swoją serię liczyć? Dobra, lecimy dalej, no. Jak ty będziesz piechu tak liczył, to dziękuję ci bardzo. Znowu. Zobaczcie, on tu już ma guz nabity. On już ma nabitego tu guza. Tak uderza w głowę, zobaczcie. Dlaczego tak się dzieje? Zobaczcie, i uderza tu. Dlaczego?
Z jakiego powodu nie tu, tak jak pokazał wcześniej? Tylko dlaczego powodu w tą głowę uderza? Nabija coś czy jak? O co chodzi w tym ćwiczeniu? Ja bardzo bym chciał też poznać genezę tego. O co chodzi? Dlaczego to nie zejdzie tu do karku? O co? O. W czym jest problem? Piotruś. Bestia. Piechu. Że tak powiem. Może zrozumiesz. W czym jest problem? Gdzie to jest, objawia się? Gdzie leży ten problem? No on ma tu głos nabity. Zobaczcie, widzowie. Tu już jest problem. Się dzieje. Zaraz to będzie wytarte. Na głowie. Zobaczcie. To głowa zaraz będzie wytarta. Słuchajcie, jak on dyszy. Mikrofon. Michał znowu Nie, widzowie, to już jest... Już to kawał mu zrobił. Mikrofon mu specjalnie blisko podczepił, żebyśmy słyszeli, jak on dyszy. Po kilku powtórzeniach. Słuchajcie. I on mówił, że trening będzie... Przecież to jakby był huragan. Słuchajcie, to jakby huragan przechodził. Co tu się dzieje? Słuchajcie, jak on dyszy. Piechu, masz 5. Co się dzieje? Czy to jak jakiś tajfun? Aż moja żona się śmieje z drugiego pokoju. Znowu mu wstyd narobi i pokazuje. Tam do kamerzysty pewnie pokazuje. Mikrofon mu podczepiłem. Za blisko. On mówił, że trening będzie intensywny, a tu już dyszy po pierwszej serii. Przecież to dopiero rozgrzewkowa poszła i to jest pierwsza seria. To jest główna seria, pierwsza. On już dyszy. I jeszcze nabija guzy na głowie. 6, 5. O co chodzi? A, 20. 20, ale ja robię tym samym ciężarem? No tak, bo to jest delikates. 3. 4, jeszcze raz, tak. No i poprawnie robi, dobra. Michał. Styk. Styk. O co chodzi? Może trzecia seria. Może żebyśmy za dużo praw autorskich naruszali. Może trzecia. Chciałem, żeby robił 20, ale widziałem, że już technicznie nie szło tak, jak powinno, więc... Technicznie nie szło tak, jak powinno? Czy ty sobie, człowieku, ze mnie żarty robisz? Mu nie szło technicznie tak, jak powinno? Fachowiec! Widzowie, czy wy to słyszeliście? Mu nie szło tak, jak powinno. I co zrobiłeś, Piotruś? Tobie szło idealnie, nabijałeś guzy na głowie, nie dociągałeś do karku, a mu szło już słabo, tak? Twoim zdaniem? I co zrobiłeś? Powiedz, co zrobiłeś? Nasz jest, moim zdaniem, idealnie. I dalej, tak? Nabija guzy, nabija guzy. Nabija dalej. Ta mina mówi wszystko. O, już też. Zobaczcie, co się stało. Kazał mu źle robić teraz. Na 100% trener Piechowiak kazał, bo robił poprawnie. Zobaczcie, co się dzieje. Aj, widzowie, to jest to, że jak potrenujesz trochę z takim trenerem, to zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, co się dzieje. On już robi niepoprawnie. Podopieczny już zszedł na psy. Podopiecznego zdeformował podopiecznego. To wszystko idzie w złą stronę. Tak, tak jak myślałem. Zobaczcie, jedno ćwiczenie. Dużo nie trzeba było. Nie daj mu wiele. Jeżeli on będzie twoim trenerem, wiele nie potrzebuje, a będziesz robił tak, jak tutaj Michał. Z poprawnego wykonywania. Z poprawnego. Zobaczcie. Zobaczcie, co się stało, żebyście wy mnie dobrze zrozumieli, widzowie. Z poprawnego. Z tego wystarczy jedno ćwiczenie z Piotrem Piechowiakiem. Z tego wynikło to, widzowie. Z tego właśnie macie to. Zobaczcie. Ale zobaczycie. To się zrobiło. Przez jedno ćwiczenie. Trener. Sixpack trener. Jak go upośledził ruchowo. Tak stał za nim z tyłu, pociskał ten trening, że go upośledził ruchowo.
po jednej serii go ruchowo upośledził. I zobaczcie, jak on na niego patrzy. Teraz dobrze. Zobaczcie, rozłożył ręce, jakby trzymał dwie kule armatnie. Mówi, teraz dobrze. Teraz tak, teraz Piotruś dobrze robi. Upośledziłeś go i robi dobrze. I mówi, tak, robota wykonana. Robota wykonana robi błędnie. Co ćwiczenie? Co tutaj się dzieje? Przejdźmy do następnego ćwiczenia. Z chęcią zobaczę. No, pokażcie troszeczkę bardziej. O, dobrze wykonuje. Ale troszeczkę za szybko, ale dobrze. Piechowiak? Bestia, jestem zaskoczony. Bo to chyba pierwsze ćwiczenie, ale to maszyna, fakt, że maszyna. Ciężko by tu było coś błędnie wykonać. Fakt, że wyciąg był trudniejszy niż maszyna, która cię w pełni prowadzi. Ale jestem zaskoczony, pod wrażeniem. Epa. Ostatnie nadobicie taki. Tak, zawsze ostatnie jest takie nadobicie na rozciągnięcie i... No, ostatnie nadobicie i na rozciągnięcie. Muszę to zapamiętać. Sam będę tego używał. Na dobre spięcie, nie? Na dobre spięcie. Dobicie, rozdziągnięcie i dobre spięcie. Dobrze, nawet się zrymowało. Zapamiętajcie, ostatnie powtórzenie takie. Pa! I trzeba też tak zrobić. Jak on to zrobił? Bo musimy zapamiętać, ja też to będę u siebie stosował na treningu. Z tym odgłosem, no. Pa! Jeszcze raz. Myślę, że ten odgłos jest istotny. Myślę, że trzeba wydać z siebie ten odgłos. Epa! Epa! Zapamiętajcie, widzowie. Epa! Spięcie, rozciągnięcie i dobicie. Ostatnie nadobicie taki. Tak. Zawsze ta. Ostatnie jest takie nadobicie na rozciągnięcie i na dobre spięcie, nie? Takie, no, dobre spięcie. Trzy. Cztery. No dobrze, to mniej więcej dobrze, to ćwiczenie wykonuję, jestem zaskoczony. Jestem zaskoczony. Powiem wam, że boję się dalej trochę przechodzić. Boję się przechodzić, powiem wam dlaczego. Bo ja raczej jestem człowiekiem pozytywnym, wy o tym wiecie. I już tu jestem i dobrze wykonuję. Jest ćwiczenie, a więc jest do czego się podczepić, że ja to tak nazwę. Jest co zahaczyć, jest o co się zahaczyć, żeby coś pozytywnie tutaj się odnieść, tak, do tego materiału. Ja zahaczam pozytywizmem i zobaczcie, że widzowie, wy też prawdopodobnie teraz tak pozytywnie trochę czujecie, bo Patryk powiedział i wy też przecież macie doświadczenie na siłowni, większość, zdecydowana większość moich widzów ma doświadczenie na siłowni, no i wie, że poprawnie jest, a więc doczekaliśmy się tego momentu, który możemy tutaj zahaczyć i jest to pozytywne. I to mi się podoba. Co zrobiliśmy? No, zrobiliście, wiem co zrobiliście, tylko nie, proszę cię, nie zepsuj tego. Piotruś, nie zepsuj tego, bo już było poprawne ćwiczenie. Nie zepsuj tego. Fakt, że na maszynian, nie zepsuj. No, nie, zapomnę. Widzowie, zapomnijmy o tym nabijaniu guzów na głowie tym... drążkiem wyciągu górnego, to zapomnijmy. Zaliczmy mu to dobre ćwiczenie. Bądźmy pozytywni. Wyciąg górny i hamera, czyli mamy jedno ćwiczenie na szerokość, jedno ćwiczenie na grubość. Teraz zrobimy sobie barki i zrobimy sobie wzniosy bokiem. Wznosy bokiem zrobicie, tak? Wznosy bokiem zrobicie. Wznosy hantli bokiem, tak? Piotruś, co zrobicie? Powiedz, co zrobicie jeszcze raz? Wznosy hantli bokiem, tak? Co zrobicie jeszcze raz, Piotruś? Bo my chcemy się dowiedzieć, co ty będziesz robił? Co zaproponujesz Michałowi, bo on jest zaciekawiony. On się inspiruje twoim treningiem. Teraz zrobimy sobie barki i zrobimy sobie wzniosy bokiem od razu z tyłem. Wzniosy bokiem. Wznosy bokiem z hantlami. Od razu z tyłem, tak? Powiem wam, że ciężko będzie to wykonać. Nie widziałem jeszcze tego, widzowie. Jest to interesujące, bo ja nie widziałem, żeby ktoś wykonywał wznosy bokiem z hantlami od razu z tyłem. Ciężkie jest to do wykonania. Zobaczymy. Zobaczymy, jak on to wykona. Możliwe, że będzie po prostu od razu się pochylał bardzo mocno. No zaraz zobaczymy. W tym ćwiczeniu, a na drugie pójdziemy, zrobimy tutaj akurat, jak on skończy. Wyciskanie sobie na barki na tej maszynie Hammera. Wyciskanie sobie na barki na tej maszynie Hammera, no. I będziemy mieli barki zrobione. To? Tak. Nie, nie wychylaj się do przodu, prosto stąd. Nie wychylaj.
bramy się do przodu prosto stoisz. Delikatnie trzeba się pochylić przy tym ćwiczeniu, Piotr. Już delikatnie, tak? I hantla, nadgarstek, łokieć i balk powinny być w tej samej linii, tak? W tej samej. Patrzcie, że on jest kumaty. Ten Michał ma zadatek na kulturystę. Dużo większy niż Piotruś, bo on, zobaczcie, prawie ma. Tutaj ma bark i łokieć i nadgarstek prawie ma w linii prostej. Można powiedzieć, no tu by miał w linii prostej, ale to, co robi Piotruś, to odbiega od wzorca. Zobaczcie tutaj, nie? Co się dzieje? Może to jest razem z tyłem jakoś powiązane, ja nie wiem, może to jest jakaś specjalna technika? A te bujanie to po co? Piotr, o, tu za wysoko. Michał, za szybko cię pochwaliłem, za wysoko, ale i tak lepiej, bo masz, tak, mniej więcej masz w linii, chociaż masz w linii. Piotr już nie ma w ogóle. I co to jest? I to jest, to są wznosy bokiem połączone ze wznosami z tyłem, tak? Nowe ćwiczenie, widzowie, ale zapamiętajcie, bo warto. Może, tak jak Piotruś powiedział wcześniej na samym początku tego materiału, może ktoś z Was będzie chciał wypróbować. Może któryś z Was będzie chciał wypróbować ten jego trening. Aczkolwiek przestrzegam, bo może się coś źle skończyć. A nie, jest tyłem. Widzowie, przepraszam, jest tyłem. Jest tyłem. Tamto to nie było powiązane. Tamto to były po prostu wznosy bokiem. Obawiam się, widzowie. Obawiam się, że tamto ćwiczenie to były wznosy bokiem. Tylko i wyłącznie. To za szybko to powiązałem. Jeszcze gorzej to wypada. Ten łok, ten... Gdzie jest triceps? Przecież jak tu by wody nalał, to by stało. Jak tu by wodę nalał, to by stało. Aż wyschnie. Nie wierzę w to po prostu, co ja tu widzę. Dobra, ale to nie interesuje mi się teraz tricepsem. Lecimy dalej. Przepraszam, widzowie, przepraszam. Wody, poczekajcie, troszeczkę wody. Się nabiję. Wody. Uspokoić się troszeczkę. No, lecimy dalej. Mam nadzieję, że wytrzymam. Jeszcze trochę tego zostało. Dzisiaj trochę dłuższy materiał, ale widzicie, że przerwy mamy techniczne. A te bujanie to po co? To kręgosłup to powinien być w pozycji naturalnej, a więc w ten sposób podgięty. Pozycja naturalna, ty jesteś położony całkowicie, Piotruś, a więc błędnie wykonujesz to ćwiczenie. Dlaczego Michał ci nie powie? Michał też błędnie tam macha. Myślisz, że odlatuje. Nikt nie jest w stanie powiedzieć. Łokcie nie mogą tak iść. Tobie też, Piotruś, nie. Łokcie odwodzimy, tak. Jeżeli ćwiczymy barki, to łokcie idą w ten sposób, a nie przy ciele, jeżeli ćwiczymy tył, tak? W tej pozycji. A, że wszystko... A czego ja wymagam? A, tam. A, teraz przesadzam. Też przesadzam. Teraz tak wygląda, jakbym drwił z Piotrusia, bo tłumaczę tak, wiecie, fachowo, nie? A to nie o to chodzi tutaj. To tutaj nie dotrze, to nie jest ten poziom. Co to jest? Co to jest, ja się pytam? Dlaczego nikt tu... Co to jest? Ta muzyczka jest dobra przy tym. Powiem wam, że pasuje to. Pasuje to wszystko. To dobra kombinacja. Wiecie co? To by do kabaretu, albo do cyrku. Ja nie wiem, ale jak ja bym coś takiego nawet zobaczył na siłowni, no to jest coś takiego, jak wiecie, jak, nie wiem, flippy flap.
Tak, nie wiem, tak robione chyba specjalnie, żeby ktoś się śmiał. O co tu chodzi w tym kanale? Może jestem na jakimś, nie wiem, kabaretach? Gdzie my jesteśmy? Nie, no to Sixpack jest, o co tutaj chodzi? Dalej, bo nie wytrzymam. Dalej. Następne ćwiczenie. Nie dam rady, Piotruś. Nie dam rady. Sixpack nie dam rady. Mam nadzieję, że nie zablokują mi na żywo, że mi nie zablokują materiału. Bo to... Jak mi wyłączą, to koniec. Lecimy dalej. Co tutaj się dzieje? Max. Max. No. O, pełen wyprost. O co chodzi z tym Maxem? Nauczył go? O co chodzi? To muszę zobaczyć. O co chodzi tutaj? Niczym wiatr. Co? Co on śpiewał? Co? Widziałem ogła cień? To by tu akurat pasowało. Michał, co ty tutaj śpiewasz? Dawaj. No to jest interesujące. To chyba kabarety są. Widziałam orła cień. On wie, że źle robi, to kabaret jest. Pa, do góry. Nie, niczym wiatr. Przepraszam was, ale to wygląda jak film głupi i głupszy. No. Nie chcę obrażać, Michał. Wybaczcie, ale mówię po prostu, jak ta sytuacja wygląda. Ja nie chcę obrażać tego, ale widzowie, no to wygląda jak głupi i głupszy. No. Zobaczcie. Jak każdy by wykonywał całkowicie inne ćwiczenie i ani jedna wersja, ani druga nie jest poprawna. A dopiero co pochwaliłem, ale dopiero co pochwaliłem go, no. Dawaj, yp, yp. A wyprostuj do góry, Max. No wyprostuj do góry, Max. Słyszysz, co mówi? Wyprostuj do góry. Wyprostuj do góry, Max. Wyprostuj. Max. Max. No. Dobrze go uczy. Dobrze go uczy Michał. Mówi mu, jak powinien wyglądać pełen zakres ruchu. Piotr, już to się nazywa pełen zakres ruchu. I obojętnie, jak szybko wykonujesz ćwiczenie, to możesz zachować pełen zakres ruchu, tak? Po prostu na pompkę robisz, nie? Na pompkę robi. Na pompkę robi. Wiesz co? Ja robię to w ten sposób, że bardziej czuję wtedy mięsień, a jak prostuję, to nie potrzebuję łokci angażować, bo... Nie, Piotruś. Nie, Piotruś, jeszcze raz. Ja ci wytłumaczę, Piotruś. I teraz poruszymy tutaj kwestię twojego tricepsa. Ja ci wytłumaczę. Pozwól mi, że ja będę tutaj trenerem. Ja wytłumaczę i naprawimy ten twój triceps. Nikt nie będzie się śmiał już więcej z tego tricepsa, Piotruś. Dalej. Zobaczymy, co mówi Piotruś i ja powiem, jak to powinno wyglądać. Pompa. Robię to w ten sposób, że bardziej czuję wtedy mięsień, a jak prostuję, to nie potrzebuję łokci angażować, bo po co mam łokci dopierać, nie? Nie, Piotruś. To jest tak, że twój triceps dlatego jest taki mały, bo właśnie nie prostujesz. A więc nie używasz w ogóle też tricepsa. Więc jeżeli nie używasz tricepsa, prostując, nie mylić z przeprostem, tylko z pełnym wyprostem, a więc ruch powinien być wykonany w pełnym zakresie, w każdym ćwiczeniu, obojętnie jakie to jest ćwiczenie. I jeżeli tutaj nie wykonujesz pełnego przeprostu, dlatego też twojego tricepsa praktycznie nie ma, on nie istnieje. Gdybyś wykonywał poprawnie ruch, to ten triceps by się ładnie wyrobiony. Na przykład z wyciskania handli, czy w pozycji leżącej, czy na ławce płaskiej, czy na ławce skośnej, czy sztanga, czy wyciskanie handli nad głowę. Gdybyś robił pełen ruch, pełen zakres ruchu, to ten triceps byś miał zbudowany. A z tego powodu, że ty nie robisz pełnego wyprostu, to nie to, że ty angażujesz łokcie, bo łokcie cały czas są zaangażowane, nie da się łokci. Stawu łokciowego nie można wyłączyć, Piotruś. I tu jest właśnie ten cały szkopuł tej sytuacji, wiesz, cały ten myk, że stawu łokciowego nie można wyłączyć, on cały czas będzie używany i cały czas będziesz go angażował, ale jak będziesz robił pełen wyprost,
to i tak będziesz używał ten staw łokciowy, tak samo jak nie robisz pełnego wyprostu, ale jak będziesz robił pełen wyprost, to będziesz miał go zbudowany triceps. O, w ten sposób. Myślę, że zrozumie. Możesz zrobić, a ja jeszcze... I możemy zrobić sobie od razu jedną serię delikatnie przodu. Dobrze wykonuje pełen. Patrzcie, Michał jest lepszy. Michał jest lepszy, może go uczyć. Tu wykonuje poprawnie. Lecimy dalej, żeby nie naruszać za bardzo praw autorskich. Przód, przód nas interesuje. Lecimy do przodu. To będzie chyba jedną serię przodu. Pozwólcie, że widzowie, ja wam to przetłumaczę. Będzie to, będą to wznosy hantli przodem, tak? Co to jest, narciarz? Co to jest? Co to jest, ja się pytam. To już każdy ćwiczy swoje. To już jest kabarety, idą dalej. Tu każdy już ćwiczy swoje. Piotr się robi. Co to jest? Co to jest, ja się pytam. Zobie, ktoś z was zna to ćwiczenie? Co to jest? Co to jest? Sylwetka powinna być lekko pochylona. Ja Michał tobie powiem, a ty mu później przetłumaczysz. Sylwetka powinna być lekko pochylona i nie wolno się bujać, ruszać, tak? I wtedy wznosy są dotąd, tak powiedzmy, no. Także ten talerz widzisz na środku swojej twarzy. Ten tutaj, który byś trzymał, tak? Nie wiem, czy oni to skumają, ale dobra. Może tutaj za bardzo fachowo. Przepraszam was, widzowie, lecimy dalej. Co to jest? A tutaj sobie, weź tu, tu. No, tu? Gdzie? Gdzie ma wziąć Piotruś? Pokaż, no. Wytłumacz mu. Tu sobie wiedź. Stąd. Aż ma bujać? Jaki jest cel tego bujania? Bardziej rozciągnij. Tu wierzę, tu. Rozciągnąć? Co ma rozciągnąć? Co ma rozciągnąć? Co ma tutaj rozciągnąć, jak tak zacznie bujać? Co będzie rozciągał? O! O, to, ale to spoko jest, bo to jest taka bujanka teraz. No bujanka. No to bujanka jest. To nie są wznosy hantli przodem. Tylko to jest bujanka. Dobrze powiedziałeś, Michał. To jest bujanka. To ćwiczenie nazwiemy bujanka. To jak zimą na nartach jest, że tak się odpychałem kiedyś. No tak, podobnie, bo on ci kazał wykonywać jakąś bzdurę. W ogóle ja nie wiem, co to jest. I podejrzewam, że nikt nie wie, co to jest. Co to jest za ćwiczenie? Musisz... Mogę to zostawić i pierdolę z 50 razy. Ale co? To 50 razy? O kurwa, tak? Będzie podnosił 50 razy. Tu Michał już z niego drwi. Musimy szybciej przewijać ten materiał, bo nie można tak naruszać praw autorskich. No co, 50... Zobaczymy jeszcze, jak 50 razy podniesie. Zobaczymy, jak podniesie 50 razy, zaraz będziemy kończyć, bo to prawdopodobnie będzie najważniejszy moment kulminacyjny tego materiału. Pokaż, jak podnosisz to 50 razy. A Michał będzie za tobą stał i pociskał. No chyba tak. No z 30 zrobię na pewno, myślę, może po 40, czy spróbować 5 dych. 5 dych, jak to idziesz, to ja staję na rękach tutaj. Dobra. Przysięgam. Robimy guli, 5 blok. Ładny kadr, tylko co guli ustawa. Jedziemy. No i co, pełen wyprost i 50, tak? Przecież on będzie dyszał jak parowóz. No dawaj, jedziesz. Jedziemy. Go. Tak to ja i 200 zrobię. Nie, to nawet montażysta z niego jaja robi. To widzicie, co tu się dzieje. Co tu się dzieje? Otacza się złymi ludźmi, to co powiedziałem na początku. Co tu się dzieje? To nawet montażysta sobie z niego jaja robi. Ten, co składa ten materiał, sobie z niego polewę robi. No mówiłem wam, to jak jakiś film dla dorosłych. Ten ma stać z tyłu, zanim pociskać trening. Ten odgłosy wydaje jak w filmie dla dorosłych. Lecimy dalej, bo ja tego...
wiesz? Jedno ostatnie piękne, 51. Ten go podkręca, co tu się dzieje? Lecimy dalej. O tak, chodzi na rękach, ten mu powiedział, to chodzi na rękach i dalej lecimy, żeby nie naruszać. To ćwiczenie jest strasznie ciężko błędnie wykonać. To ćwiczenie jest ciężko, ja nie wiem, czy... Tak, widziałem kilka osób, które błędnie wykonywały to ćwiczenie, ale zobaczymy. Dobrze wykonane. Dobrze, ale troszeczkę barki ciągnie w przód, trochę ciągnie w przód. Klatka powinna być mocniej wypięta, a delikatnie zaliczę. Czemu wszystko na maszynach leci? Co tu się dzieje? To... Licz mi. 8. Kultury... Nie, licz mi. To już było bezczelne. On ci nie będzie liczył, bo on liczyć nie umie. Nie może ci liczyć. To już było bezczelne. I zaczął i mówi 8. Od 8 zaczął, tak? Liczmy od 8, tak? 7. Jak to było? Liczmy i zaczął od 6? 3. 4. 5. 6. 7. Licz mi. 8. Kulturyści zawsze. 9. No liczy. Jak trenują? Powiedział mu, żeby liczył, żeby się nie zatrzymał. To było akurat koleżeńskie. Dalej lecimy. Lecimy dalej, nie można tak naguszać praw autorskich. Nie, bo zatrzymają nam materię. Cyk, na dół czy nie? Dolczykiem. A to co to jest? Co to jest? Ja się pytam. Co to za ćwiczenie? Niech ja na to rzucę fachowym okiem. Co tu, Piotruś, kazałeś robić koledze? On ma swoją ławeczkę, ja mam swoją. I możemy jechać. Ej, a jest ta ekscentryka, jest takie... Cyk, na dół czy nie? No tak, ruch negatywny, Michał, dobrze mówisz. Ruch negatywny powinien być wolniejszy. I nie powinieneś się tak bujać, jak Piotruś. No, co tu Piotruś odpowie? Co tu odpowie? Bo mnie to fascynuje. Czekaj, ja mam biceps, ja takiego czegoś nie robię. Dobra. Ale ty... Ale tricepsa nie masz. Zobacz, jaki ja mam biceps. To w ogóle nie ćwicz. To po co robisz błędnie? Że masz duży biceps, to nie musisz robić poprawnie? Widzowie, jeżeli macie jakiś mięsień duży, to nie musicie robić poprawnie. To jest po prostu motto Piotra Piechowiaka. Bestia. To bestia jest tylko jedna. Bestia, słuchajcie, w ogóle to urodził się taki. Podobno się taki urodził cały. Ja w to wierzę. W to akurat wierzę, że się urodził taki. Wyszedł z takim bicepsem. Hoppa. 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 Ej, a jest ta ekscentryka, jest takie... Co to jest? Przecież to już było. Przecież to jest złożony źle materiał. Co to jest? Dobrze mówię? No tak, no mówił o ekscentryce, to już jest drugi raz. Widzowie, co tu się dzieje? Tu już nawet ze śmiechu operator. Ten gościu, który składał materiał, to ze śmiechu nie wytrzymał. I dwa razy złożył ten sam fragment. Zobaczcie, mówił wcześniej o ekscentryce, tak, ten fragment. I tu dalej ten fragment się powtarza. Operator ze śmiechu nie wytrzymał. A jak? Dwa razy ten sam fragment. Ej, a jest ta ekscentryka, jest takie... Cyk, na dół czy nie? Dolczyk, ja mam biceps, ja takiego czegoś nie robię. Powtórzył może, żebyśmy się śmiali. Dobry. Dobry jest ten gościu, co składał ten materiał. Powtórzył, żebyśmy się śmiali. Super. Ty jesteś bestia. To bestia jest tylko jedna. Bestia, słuchajcie, w ogóle to urodził się taki. No to było, powtórzył dwa razy. Może żebyśmy zapamiętali, że się taki urodził bestia. Dwa razy powtórzył ten sam fragment. Poskładał. Poskładał chyba specjalnie, żebyśmy wiedzieli, że się Piotrek taki urodził. My to wiemy. Podobno się taki urodził cały, wyszedł. My wiemy, to nie jest dobre. O, triceps. Triceps to jest bardzo ważne, bo ty tricepsa nie masz, Piotruś. Tricepsa nie masz i tu powinieneś dobrze wykonać. Tak. No, zobaczymy. Hoppa. Hoppa. Niech ja zobaczę. Błędnie wykonane ćwiczenie. Za szybko. Za szybko. Rzucasz tym, Piotruś. Z pleców wychodzi. Za szybko. Za szybko. Plecy pracują mocno. Dlatego ten triceps taki słaby. To samo jak... No, tak samo jak co? Jak co? No, co? Jakieś motto ważne. No, pewnie coś istotnego. No, powiedz, Piotruś, wypowiedź. Akurat jechaliśmy autem teraz? Tak.
poruszyliśmy jeden temat. Tam gadaliśmy o fighterach, o kulturze. Tylko jeden temat poruszyliście, ale gadaliście o kulturystyce i o... turystach. O kulturystyce i o fighterach to już dwa tematy poruszyliście, a nie jeden. To już są dwa tematy, Piotruś. I tak jak widzicie, ktoś zna kulturystę, że ma najebane w cabanie. Znamy takich, znamy takich, znamy, widzowie, znamy takich, znamy takich. Wiemy, o czym mówisz, Piotruś. Wiemy bardzo dobrze, o czym mówisz. Widzowie, wiemy, o czym on mówi, słuchajmy. Ktoś zna kulturystę, że ma najebane w cabanie. Znamy takie zachowanie. O, jakie? 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 Pane w cabanie. Takie coś? Znamy, znamy. No zaraz ci pokażę, że znamy. Jeszcze raz, niech to zobaczę, jak to dokładnie wygląda. No jak mają? Jak robią? Pane w cabanie. Tak. Tak robią. Gdzieś to już widziałem, czy nie na początku tego materiału? Gdzieś takie coś już widziałem. Coś mi się to, Piotruś, skojarzyło, to co przed chwilą pokazałeś, zaraz. Poczekaj. Gdzie to było? Zaraz, chwilka. Gdzie to było? Zaraz to gdzieś tutaj widziałem na początku, chyba takie coś. No, widzieliście to też już, widzowie, na 100% wy to widzieliście. Już nie będę tego powtarzał, bo to nie ma sensu, ale widzieliście tutaj to, co Piotruś tutaj pokazywał. Widzieliście, tak się trząs. Widzieliście na 100%. Widzieliście, wiemy, znamy to. Takie zachowanie? Tak samo. To zapętlimy, potniemy, bo to dobry mem z tego wyjdzie. Nie musisz tego zapętlać, bo to było na początku. Tu jak na rowerku Piotrek jechał, to robił coś w podobie. Nie musisz, Michał. Nie musisz. I tak samo są fajterzy. Są normalni, mega w porządku, fajne nagrywki się z nimi robi i tak dalej. Z tobą też się, Piotruś, robi dobre nagrywki. Też dobre, bo ja, widzisz, ja robię nagrywki z tobą. No może nie z tobą tak, wiesz, twarzą w twarz, nie? Ale z tobą robimy nagrywki, bo moi widzowie ciebie lubią. Widzowie, lubicie Piotra? Lubicie Piotra Piechowiaka, bestie? Fajne nagrywki się z nim robi, prawda? Tak już na zakończenie tego mego materiału, bo zaraz będziemy kończyć. Zlubicie te... te nagrywki. No, lubią, widzisz? Samo są kulturyści. Ale na przykład ktoś trafi na fightera przygupa, to tak samo jak trafi na kulturystę debila i potem się... No, no, znamy też takich, no, no, no. I co się później dzieje? No i tutaj coś zaczyna kojarzyć już. Trafi na kulturystę debila i coś Michał kojarzy. Mówi, ten trening, który przed chwilą wykonywaliśmy. Zobaczcie, co się dzieje. Robią różne takie, wiesz... No, 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 ostrzej się główką. Wie on, wie, o czym ty mówisz. Skojarzenia. Ten troglodyta... A inny kulturysta jest normalny, tak jak zwykły Kowalski. To widziałem. Takich normalnych widziałem. Widziałem. Widziałem takich normalnych. Czyli chcemy powiedzieć, że stereotypy są krzywdzące. Nie powinniśmy oceniać ludzi po... Każdy człowiek jest inny. Ale Piotr Piechowiak nie łamie stereotypów. Nie łamie. On nie łamie stereotypów. Już ktoś to napisał. Piotr Piechowiak nie łamie stereotypów w żadnym wypadku. Tak, każdy człowiek w różnych, oczywiście jest tak, że w pewnych kręgach kulturowych większa procent może, większe prawdopodobieństwo, że trafi się taka osoba. Zobaczcie, jak on słucha. Skupiony jest. Zaraz wypali. Zaraz wypali jak rakieta. Zobaczcie. Taka, ale to nie znaczy, że trzeba wszystkich do jednego wora. Dokładnie, bo na przykład, nie wiem, trafił jakiś podopieczny do jakiegoś kulturysty, tak? Typowego dzbana. Trafił. Tutaj podopieczny trafił do kulturysty. No i co zrobi? Ja na przykład wiem, że to jest przygód. No ty wiesz, to i co? No i on ma już takie zdanie, że w większości 99% jest takich samych ludzi. Tak samo jak do fighterów. Przychodzisz do gościa o naukę, a wchodzisz, dostajesz pierdol, bo on się chce wykazać, mimo że to jest trener, powiedzmy, tak? Wiesz, jak to jest. Na tym poziomie, jeżeli ktoś faktycznie robi coś i osiągnął, no, no to nie ma takich potrzeb. No, dokładnie, to nie ma potrzeb, bo każdy wie, że jest dobry, a niektórzy pokazują jakąś swoją wyższość. Nie, pewnie. No tak. Kto będzie wchodził gdzieś do oktagonu i koszulkę rozrywał i pokazywał coś, to przecież nie ma sensu. Ktoś zna swoją wartość, to wie, nie musi nic pokazywać. Nie musi nic pokazywać. Dobrze mówią tutaj chłopaki.
Dobrze. Moim zdaniem dlatego okładka to nie jest wyznacznik. Tak. Proste. Dlatego teraz ty, Rogoziński, nie zrobisz tyle co ja. I ty, Wania, no śmiej wynatek. Dokładnie, bo tak na przykład jest. Tak, tak jest, no ty zrobiłeś, Piotruś, 50, tak przed chwilą. Przecież to było... On to powiedział specjalnie, Piotruś, do ciebie. Odnosił się do tej serii 50, twojej, którą zrobiłeś wcześniej. To powiedział, dobra, chodź, idziemy na przysiad, zakładam stówę, robimy po 50 powtórzeń. Ja to zrobisz na przykład 5, będę się śmiał. Nie, no po prostu jesteś słabszy, to jest tak samo, jak ja bym z tobą poszedł na dziedzinę, którą ty jesteś lepszy ode mnie, no i byś mógł się ze mnie wyśmiewać, tak? A tu nie o to chodzi. Dobra, zapamy dalej. Nie o to chodzi. Dobrze. Widzowie, będziemy kończyć, bo już grubo ponad godzinę, prawie 2 godziny. Prawie 2 godziny trwa materiał. Będziemy kończyć. Wybaczcie, ja jeszcze zobaczę tutaj statystyki, ilu nas było. Maksymalna liczba. Widzowie, dzisiaj mamy rekord. Moje mordeczki kochane, dzisiaj mamy rekord. Rekord mamy. 1052 osoby były jednocześnie. 1066. 1066 osób było jednocześnie. Za co chciałbym Wam bardzo podziękować. Moi kochani, chciałbym też jeszcze raz podziękować za to, że piszecie do mnie tak licznie na Instagramie, próbujecie mnie tam wspierać, jeżeli chodzi o jakieś tam potyczki, które gdzieś tam ktoś próbuje ze mną prowadzić. Dziękuję Wam za to wszystko. Fajnie, że ta seria tak fajnie się przyjmuje. Piszcie do mnie dalej. Przepraszam Was, że jestem tak zafascynowany tymi materiałami Piechowiaka. Może jak będziemy jakieś materiały inne robić, na przykład o, zrobimy materiał o chyba na temat Pawła Groma. Może coś też o egzorcystach zrobimy. Przy okazji to o egzorcystach też się przyda, w tym akurat wypadku, to na pewno więcej tutaj z wami podyskutuję, ale poczytam troszeczkę na koniec od Was, żeby to wszystko miało sens i było zgodne z tym, co zapowiedziałem wcześniej. Ludzie zaczynają być świadomi tego cyrku. A no, mi się wydaje, że dużo osób sobie już wcześniej zdawało sprawę, że to, co ja tutaj mówię na tym kanale, to, co ja tutaj pokazuję, to jest wszystko prawda. No przecież widzicie, co tutaj się dzieje, prawda? Przecież ja nic tutaj nie ukrywam, ja tutaj przedstawiam same fakty. To coś też, co mówiłem o Radosławie Słodkiewiczu na samym początku, to też jest wszystko prawda. Na to też przedstawiam fakty. Jeżeli ktoś ma ochotę wystąpić na drogę sądową i czuje się pokrzywdzony, myśli, że ja go pomówiłem albo naruszyłem jego dobro osobiste, to oczywiście zapraszam, jeżeli ktoś tak myśli, tak? Aczkolwiek widzimy tutaj, że ja odnoszę się do tych osób bezpośrednio, a więc jeżeli mówię o Radosławie Słodkiewiczu, to nie mówię o jego synu i nie mówię o jego żonie, tylko mówię o Radosławie. Więc Radosław, zapamiętaj, to charakteryzuje prawdziwego mężczyznę, tak? Że mówi się o sobie, która, powiedzmy, oszukała, tak? A w tym wypadku jesteś ty, ja odnoszę się do ciebie, a nie mam problemu do twojej żony ani do twojego syna i nie staram się ich pomówić, tak? Tak jak ty starasz się pomówić moją żonę i wcześniej namawiałeś do naruszenia dóbr osobistych mojej rodziny. Co tutaj mamy? Pozdrawiam. On te cardio interwały robi podobnie do Krzysztofa Kononowicza. Zobacz na YouTube Krzysztof Kononowicz trening i porównaj ich. A mogę zrobić takie zestawienie? Widzowie, to by było coś. Takie zestawienie. Interwały Piotr Pierowiak z Kononowiczem. I wydaje mi się, nie wiem jak co wy myślicie, ale wydaje mi się, że korzystnie wyszedłby tutaj Kononowicz z tego starcia. Tak mi się wydaje. Fajny masz śmiech. Jak moja ulubiona bajka, Wredniak i Bałwan bez urazy, oczywiście mi się podoba. Miło mi, że ci się podoba. Czasami jest to taki aż śmiech, którego ja nie mogę powstrzymać. To też jest problematyczne przy tego typu materiałach i powiem ci, kolego, że fajnie, gdybyś to szanował, że ja wytrzymuję to, bo jednak trzeba wykazać się spokojem przy tych materiałach, które ja tutaj robię, zwłaszcza jeżeli mówimy o Piotrze Piechowiaku. Skąd oni wiedzieli, że twoja córka jest adoptowana? Ponieważ kobieta, która była w tą sytuację zamieszana wcześniej,
Tak, ona po prostu to zdradziła do ludzi, którzy chcieli to wyjawić na publicznie. A więc no, ktoś to po prostu zdradził, ktoś to wiedział i zdradził im, a oni to wyjawili, tak? I tą osobę namawiał do tego, żeby wyjawił, tą osobę namawiał Radosław Słodkiewicz. No więc to jest logiczne. I jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to ja nie mam nic przeciwko, tak jak już powiedziałem, te przeprosiny od tej kobiety są dostępne publicznie na internecie. Ja to udostępniłem, tak? Bardzo, bardzo dawno temu. Ja już odpowiedziałem na to pytanie, Rondel. Cześć Patryk, od ilu centymetrów zaczynają się duże biodra przy wzroście 180 cm? Nawet nie wiem, wiesz, nawet nie pamiętam, ile ja mam w biodrach. To od razu widać, jak wchodzą zawodnicy na backstage, tak jak jesteśmy już na backstage'u i ściągamy koszulki, to z reguły widać, kto będzie w czołówce. To może się wydaje dziwne, ale ja z reguły wiem, kto będzie miał pierwsze, drugie i trzecie miejsce. I rzadko się mylę. Wiem po prostu, kto będzie walczył o podium. Wiem, kto będzie na końcu, a kto będzie walczył o podium. Zwłaszcza w męskiej sylwetce. No, w męskiej sylwetce to jest akurat najbardziej tutaj takie, można powiedzieć, znaczące, tak? Aby mieć ten pas dosyć wąski. Patryk, co sądzisz o gulach na przedramieniu u Piechowiaka? Ja nie wiem, to są jakieś zwyrodnienia, to nie są już problemy takiego, że... No, to są problemy oczywiście z tego powodu, że on źle wykonywał trening, tak? Za duże obciążenie, źle wykonywany trening i są to zwyrodnienia już stawów. No i tak to wygląda, a więc sądzę, że to jest tylko ze względu na to, że wykonywał źle trening przez wiele lat i tak to się skończyło. Pozdro z Austrii. O, tutaj chciałbym poruszyć też temat. Pozdrawiam również kolegę z Austrii. Oglądamy cały świat. Naprawdę z USA bardzo dużo ludzi mnie ogląda. Piszecie do mnie na Instagram. Bardzo dużo ludzi z Holandii. Bardzo dużo ludzi z Norwegii, z Danii. Wszystkich chciałbym pozdrowić serdecznie. Bardzo mi miło, że tak licznie dzisiaj tutaj byliście też na tym live'ie. Powiem Wam szczerze, że ja tak czasami sobie żartuję, że tam jakiś stres czuję i że jak jest dużo osób, to stres czuję, ale tak naprawdę jak jest presja, to ja działam lepiej. Jak jest taki delikatna nutka takiego stresu, więcej osób mnie ogląda, to ja lepiej działam. Gdzie link do donate'ów? Na razie nie ma donate'ów i wiele osób mi pisze, żebym udostępnił donate'y. Ja gdzieś tam odpisałem, ktoś powiedział, Patryk, ja chcę Cię wesprzeć, jak to zrobić? Ja już powiedziałem, jeżeli chcesz wesprzeć kogoś, to wspieraj domy dziecka. Ja na razie nie potrzebuję kasy. Jeżeli będą kiedyś donaty, to jak już licznie widzowie będą pytać, no to może takie donaty się ukażą, ale to też te pieniądze będą tam przeznaczone na jakieś cele szczytne. A ja na razie nie potrzebuję pieniędzy, nie jestem w takim, wiecie, w takiej sytuacji, żebym robił donaty i potrzebował wyciągać kasę. A mówię, jeżeli będzie taka potrzeba, wiele osób będzie pytać, bo ktoś tam pisał nawet na Instagramie, że to jest fajna zabawa, tak? Że donaty są fajną zabawą i można się fajnie pobawić w tym momencie, kiedy te donaty są udostępnione. Ja uważam, że może to jest dosyć dobre, bo później ten komentarz gdzieś tam na górze się pojawia i trzeba na niego odpowiedzieć. Ale no tak jak powiedziałem wcześniej, że ja na razie nie mam takiej potrzeby. Jeżeli ktoś ma potrzebę wspierania kogoś, to wspierajcie domy dziecka. Dobrze, jesteś jednym z normalnych ludzi na YouTube, dlatego cię lubią. Pozdrawiam, a miło mi. Ja uważam, że jestem dosyć uczciwy w stosunku do moich widzów. Zresztą sami widzicie, że ja nie mam nic do ukrycia, tak? A jeżeli mówię, kiedyś powiedziałem coś, co ktoś uznał za to, że skłamałem, że powiedziałem nieprawdę, to zrobiłem to z tego powodu, żeby chronić córkę na przykład. Jeżeli tak to można nazwać. Nie żeby chronić siebie, tylko żeby chronić osobę najbliższą, a więc córkę. Patryk, zrobisz poradnik, jak zbić wagę w domu bez sprzętu, ale szybkę w wadze, młotek i strzał jeden z góry w szybkę i szybka pójdzie na 100%. Tylko nie gumowym młotkiem,
normalny. A tak naprawdę to sam trening to tutaj nie jest na zbijanie wagi, tylko dieta jest na zbijanie wagi. Sam trening nie ma tu takiego znaczenia, tak? Tylko tutaj jest bardzo ważny, bardzo ważna jest dieta. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dziękuję, że byliście tu tak licznie i patrzcie, mamy 2 godziny. 2 godziny live trwał bardzo, bardzo długo. Jeszcze muszę się zająć podopiecznymi. Trzymajcie się, mordeczki moje kochane, i do następnego materiału, tak jak Wam obiecałem. Obiecałem, że materiały będą krótsze, ale częściej, a zobaczcie, co się stało, 2 godziny. Ale myślę, że się nie pogniewacie. Nie pogniewacie się jeszcze 600 ponad osób, co jest naprawdę bardzo, bardzo miłe. I jestem aż zaskoczony. Może to z tego powodu, że to był pomysł moich widzów, żeby tą serię odtworzyć. Mam nadzieję, że Sixpack się nie zdenerwują, że trochę naruszyliśmy ich tam materiał, ale wydaje mi się, że to jest na ich korzyść, tak? I też mają reklamę, przecież tam suplementy są sprzedawane, tak? Nie wszystkie, które nie działają tak jak HMB, są tam też suplementy, które działają, więc myślę, że tutaj będą zadowoleni, że troszeczkę podbijamy im oglądalność. Trzymajcie się, mordeczki moje kochane. Przypineczka, łapa siedzi. I na razie cześć, do następnego.